Kostka nagrał film, to jest 6 dni temu, już się zabierałem do tego filmu, on jest dosyć długi, 43 minuty, ale to jest historia, najważniejsze momenty polskiego YouTube'a. Mam takie silne podejrzenie, że byłem świadkiem tych momentów, więc one są znaczące. I też jestem, to w ogóle jest bardzo nobilitujące, że się znalazłem na tych najważniejszych momentach polskiego YouTube'a. To miło bardzo, na szczęście w pozytywnym kontekście, bo można by się było znaleźć też w negatywnym kontekście, ale tego udało mi się uniknąć. Więc proszę Państwa, 43 minuty, przed Państwem pewnie jeszcze więcej. Polskie YouTube zdarzyło się naprawdę dużo. Za dużo, żeby opowiedzieć o wszystkim w jednym materiale. Postarałem... O! Już, na dzień dobry, proszę bardzo. Czy nie jest to miłe i sympatyczne? No jest, na swój sposób. Muszę jednak zebrać według mnie najważniejsze oraz najciekawsze wydarzenia z całej tej historii, uporządkować je i przedstawić w jednym filmie. Oczywiście jest to dosyć obszerny temat, więc wiele tematów będzie mocno skrócone. Postaram się jednak jak najczęściej odsyłać do filmów, które będą wyczerpywać temat. Polski YouTube to łącznie 18 lat historii, więc jest duża szansa, że pominąłem coś istotnego lub uznałem omyłkowo za mało znaczące. W takim wypadku zachęcam do zostawienia komentarza o ciekawych sytuacjach, jeżeli jakieś pominąłem, aby sekcja komentarzy była uzupełnieniem mojego materiału. 40 minut. W filmu krótkie słowo od sponsora odcinka. Każdy z nas kupuje rzeczy w internecie, a jak zapewne większość z was wie, jesteśmy obecnie w całkiem Ja sobie to przewinę. To bardzo miło oczywiście, że YouTuberzy mają współpracę tego rodzaju. Kibicuję, niech zarabiają. Bardzo dobrze. Lata od 2005 do 2009 to kompletny chaos. YouTube w tamtym czasie był tylko kolejną stroną do dodawania filmów, jak przykładowo polski Milanos.pl. Nikt nie brał YouTube'a szczególnie na poważnie, nikt nie podejrzewał, jak daleko strona ta zajdzie. Była to więc kolejna witryna przepełniona losowymi filmami. W przypadku te Polski czasy? Największą popularnością w tamtych czasach ja pamiętam. Się przeróbki z Iwoną, wpadki z tyle turniejów, wycinki filmów. Ale co tam było, to nie pamiętałem. System był nieistotny. Największe polskie kanały miały zaledwie kilka tysięcy subów. Funkcjonował system ocen od 1 do 5 zamiast łapy w górę i w dół. Ale to się rozrosło, co? Wystarczyło do filmu. A to zaledwie paręnaście lat. Generalnie YouTube z tamtych lat był stroną zupełnie inną od tej dzisiaj. Można powiedzieć, że nic szczególnego się wtedy nie działo. Głównie przez fakt, że praktycznie nikt nie tworzył własnego, oryginalnego kontentu. Z ciekawych rzeczy to najstarszym obecnie istniejącym polskim filmem jest Flashmob in Białystok Żółta Kartka, dodany 9 września 2005 roku. Prawdopodobnie wcześniej istniały jakieś polskie filmy, jednak nic o nich zbytnio nie wiemy, ani nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Sam najstarszy film też nie jest zbyt ciekawy. Ot, grupa ludzi zgadała się na forum, aby o określonej godzinie... Pamiętam te czasy flashmobu, to była duża rzecz. Kartki, aby taki był trend, jeszcze tak przed TikTokiem, przed YouTube'em praktycznie. Nie są aż tak ciekawe jak te, które nadeszły później. A sam temat starszych czasów YouTube'a mocno wyczerpał Kacpir w wielu swoich materiałach, więc dla ciekawskich tego okresu odsyłam na jego kanał. 2010 to rok, w którym pierwsi twórcy zaczęli tworzyć konsekwentnie własny content, zdobywając przy tym większe liczby subskrypcji. Niektóre kanały zdobyły ich nawet w tym roku kilkadziesiąt tysięcy, a definitywnie tak, nie rozpoznaję niektórych rzeczy. Był wówczas Soldier.pl, znany najbardziej z serii Wielki Mix YouTube'a, który na tle innych tego typu kompilacji wyróżniał się większą jakością. Poza nim na popularności zdobywali tacy twórcy jak Damian Eroni, Kryty Krytyk, Cezik czy Kamli Shite, który jest obecnie mocno zapomnianym twórcą, a pod wieloma względami był pionierem polskiego internetu. Był przykładowo pierwszym streamerem w Polsce, a pełny film o jego historii możecie zobaczyć na kanale Shop Demaskuje. W tym też roku rozpoczyna się prawdopodobnie najbardziej... Historia Kamila Shite'a to żeśmy parę razy omawiali. To jest... Dziwnie się to potoczyło wszystko u niego. Potoczyło się inaczej. No to chyba się dał... Został zaszczuty, o tak powiedziałbym. Zaszczuty został przez innych YouTuberów i został też zaszczuty przez swoich własnych widzów, którzy przyłożyli trochę łapę do tego. Nie przez wszystkich, rzecz jasna, nie? Ale wystarczająco dużo było tych widzów jego własnych, którzy dali się wkręcić w tą taką nagonkę na niego. No ale cóż. Przygody z Minecraft JJ Jokera, który razem z kanałem Minecraft.pl rozpoczyna falę Minecrafta na polskim YouTubie. JJ Joker, no. W 2011 definitywnie... To już tak krótko o JJ Jokerze? Bo chyba w jego opowieści tam kilka rzeczy się wydarzyło. Było kilka przystanków i kilka zwrotów akcji. Ale może jeszcze do tego wrócimy. JJ Joker, no... Ciutkę za wcześnie. Jeszcze zanim pojawiły się jakieś tam pieniądze sensowne na YouTubie. Jakieś tam były wtedy, żeby wszystko było jasne, ale... Stąd to jest tak, że JJ Joker chyba skończył swoją karierę tuż przed tym, kiedy YouTube się tak na dobre w Polsce rozkręcił. Jedynie największą personą na polskim YouTubie będzie nie Kryty Krytyk, który szturmem wejdzie na pierwsze miejsce i zostanie na nim całkiem długo. Jego komediowa seria Przemyślenia Niekrytego Krytyka będzie przyciągać niespotykane wówczas na polskim YouTubie liczby.
by jego filmy potrafiły zdobywać miliony wyświetleń, co w tamtym czasie było zwyczajnie niespotykane u nikogo innego, bo on przez długi czas ikoną polskiego YouTube'a. 2011 to też... Też dużo jest takich jego żarty. Uważam, że do tej pory się świetnie bronią, natomiast też się zmieniła trochę perspektywa i one dalece wychodzą poza aktualną poprawność polityczną. I nie mówię tutaj w kontekście krytyki, tylko raczej tego, jak są, jak dzisiaj mogą być postrzegane. Aż się dziwię, że nikt nie próbuje nagonki na niego urządzić. W sensie nie zachęcam, bo inne czasy, inne żarty, żeby wszystko było jasne, ale... No tam jest dużo okazji, żeby się złapać za głowę. Rok, w którym niesamowicie na popularności zyskał Minecraft. Odbija się to na tym, jak wygląda topka YouTube'a. JJ Joker oraz Minecraft.pl, którzy nagrywali tę grę jeszcze przed pierwszym skokiem popularności, szybko wskakują do top 10. JJ Joker będą w pewnym momencie drugi, Minecraft.pl trzeci. Jedynie Niekrytyk był w stanie wygrać z Minecraftem. Poza Minecraftem kontent z grania w inne gry również zyskuje na popularności, a głównymi reprezentantami gamingu jako całości na YouTubie w głównej mierze byli Rock, Royo oraz CTSG. Większą popularność zdobywa również kanał No tak jest właśnie, nie szliśmy na łatwiznę. To od czasu do czasu Minecraft się trafił, ale żeśmy zaczęli pokazywać inne gry. Zupełnie, byłem młody. Teraz też jestem młody, tylko broda mi wyrosła, bo nie mam czasu na barbera. Spokojnie, laj, CTSG, siema, o kurde. Tak, piękna grzywka, to prawda. Zaraz się ogolę i zobaczycie, że znowu jestem piękny i młody. Jeszcze raz mam siebie pokazać? Czekajcie. No tu jestem, no. Taki tam. Taki. Jeszcze źle kamerę ustawiałem. ...a głównymi reprezentantami gamingu po całości na YouTubie w głównej mierze byli Rock, Royo oraz CTSG. Większą popularność zdobywa również kanał Matura to Bzdura. Swoją solową działalność zaczyna Krzysztof Gonciarz, którego najpopularniejszą serią wówczas będzie Zapytaj Beczkę. Seria, która zaczynała od zwykłego Q&A, a skończyła jako jedna z bardziej kultowych serii komediowych przez swój specyficzny humor. I co ciekawe, to z Krzysztofem Gonciarzem była też prawdopodobnie pierwsza YouTube'owa pełnoprawna drama, o ile można tak nazwać. Cała afera rozchodziła się o to, że Wądziu skrytykował książkę Gonciarza, zarzucając... Myślicie, że to była pierwsza? Lipiec 2011. Hej, to ja już wtedy funkcjonowałem na YouTubie. 2011, no nie, wiadomo. 2010 też. Bo pamiętam, że dostałem tę książkę od Krzyśka, i on mnie poprosił, żebym pokazał tę książkę na jednym ze swoich materiałów i ją pokazałem, bez za bardzo wnikania w treść. To w ogóle ciekawe było, że tam doszło do takiego starcia Wązia i Gonciarza w oparciu o tę książkę. Bo tak Krzysiek coś napisał, Wąziu się strasznie uniósł tam, że kurde, kolesiostwo i że książka jest do dupy. Kurde, po co? Przy tym recenzentom kolesiostwo, na co Gonciarz odpowiedział swoim filmem. I przyznać trzeba, że to raczej spór na wyższym poziomie niż dzisiejsze dramy, a fakt, że wszystko rozchodzi się o książkę, dosyć mocno pokazuje, jaki klimat panował wówczas na YouTubie. 2012. No w ogóle zastanówmy się przez chwilę. Pierwsza duża drama na YouTubie była związana z opinią na temat książki. W ogóle w jak cudownym świecie żeśmy żyli. YouTuberzy kłócą się o książkę. Rozumiecie to? Porównajcie to na przykład do aktualnych dram Fagaty. Inny świat lepszy taki trochę. 2012 to kolejny rok, w którym Minecraft stawał się coraz popularniejszy i jasno widać to po ilości minecraftowych twórców w topce. Aż 6 z 10 największych twórców zajmowało się głównie Minecraftem. Powstaje też najbardziej kultowy minecraftowy serwer youtuberów, czyli Kwadratowa Masakra, która zrzeszała w tamtym czasie praktycznie wszystkich znaczących twórców minecraftowych. W 2012 wydarzyła się... Ferrari z Polakiem się o bułkę pokłócili. Naprawdę. O Boże. No, świetlana przyszłość przed nami. Bardzo ciekawa rzecz. Otóż pierwszy eksperyment społeczny na polskim YouTubie. Dokładniej Grażyna Żarko. Wykreowana postać grana przez emerytowaną nauczycielkę, która miała przedstawiać starszą, fanatyczną katoliczkę nazywającą się... A, świetna była. To była świetna akcja. W sensie nie wierzę, żeby ta akcja była od początku budowana z takim założeniem, jakie potem zostało przedstawione. Chociaż być może. Ktoś ostatnio mi napisał, tak wyczułem pewną złośliwość w tym komentarzu, czy ja pamiętam Grażynę Żarko. Jakbym ja coś Grażynie Żarko przykrego powiedział, ale nie. Ja w ogóle jakby nie odnosiłem się zupełnie do tego, co ona tworzy. Raz tylko przed rozwiązaniem tej akcji powiedziałem, że to prawdopodobnie jest wymyślona postać. I to tyle. Wiem, że Royo miał straszne... Jezu, Royo miał tam straszne przeżycia z nią, bo on zagrał w jakąś grę, gdzie był atakowany przez grubą babę z tasakami i mówił, że to jest Grażyna Żarko i strzelał do niej. Jezu, jak on się tłumaczył wtedy z tego. O, pomyślałem sobie, po co ty się tłumaczysz? Po co się tłumaczysz? Przecież trzeba to obrócić w żart. Było tak, nie?
O, straszne, straszne to było przeżycie dla niego, pamiętam. No bo on w ogóle został przedstawiony na filmie, potem podsumowujący całą akcję, jako został zestawiony z tymi ludźmi, którzy grozili śmiercią Grażynie Żarko. Że tam jakieś ujęcia z toporami, Grażyna, dopadnę cię, i gościu z siekierą, a obok Rojo strzela do baby. Mówi, no, pani Grażyno, nie akceptujemy takich ludzi w internecie. Właśnie, fatalna sytuacja. Dzisiaj się można z tego śmiać, ale nie sądzę, żeby jemu było do śmiechu nawet dzisiaj. Działał na we wszystkim satanizm, głosząc przy tym dosyć kontrowersyjne tezy, jak przykładowo popieranie przemocy wobec uczniów stosowaną przez nauczycieli. Postać ta miała wywoływać negatywne reakcje, udało się to aż za dobrze. Na YouTubie pojawiały się tysiące komentarzy oraz filmów, w których ludzie obrażali fikcyjną postać, czy nawet jej grozili. Finalnie eksperyment został przerwany po 2 miesiącach ze względu na bezpieczeństwo aktorki. No tak, bo to babka pewnie jak się za to brała, to nawet nie wiedziała, jak bardzo ta obecność na YouTubie będzie ją eksponowała także w realnym świecie. Ludzie ją poznawali na ulicy. Tam straszna była rzeźnia. Strasznie ludzie się unieśli. Baśka TV to był projekt tych samych twórców, co Grażyna Żarko. To jest w ogóle zaskakujące, jak sobie popatrzycie na to, to nagle dotrze do was, że wtedy ci twórcy wymyślali influencerów, co dzisiaj jest rzeczą zupełnie naturalną w social mediach. Większość influencerów została wykreowana na jakieś potrzeby, a dzisiaj jak ta większość wykreowanych influencerów jest niewiarygodna, to się tworzy influencerów przy użyciu sztucznej inteligencji. Więc są po prostu profile, na których są babki wygenerowane przez AI i one są lepszymi influencerkami niż prawdziwe dziewczyny. Taki trend się porobił, no. A już dawno to wymyślili, nasi to wymyślili. Lata przed konkurencją. Ten projekt zakończył się filmem, w którym autorzy podsumowują przebieg całego dosyć udanego eksperymentu, który miał pokazywać skalę hejtu w internecie. Co całkiem pozytywne i warto o tym wspomnieć, to 10 lat po eksperymencie, gdy aktorka wcielająca się w postać Grażyny potrzebowała pomocy finansowej, społeczność internetowa zebrała ponad 50 tysięcy złotych na jej pomoc. 2012 to też rok, w którym zaczęły się dziać większe YouTube'owe dramy. Pierwsza jest dosyć ciekawa. Otóż Kamil Szajt, o którym wspominałem wcześniej, napotkał na swojej YouTube'owej drodze problem. Jego komputer, na którym tworzył materiały, się spalił. Wpadł więc na pomysł na rozwiązanie tego problemu i stworzył dobrowolną zbiórkę dla swoich widzów. Prawdopodobnie większość z was, która nie pamięta... Następny człowiek, który wyprzedził swoje czasy. Jaka cena była tego? ...za starych czasów nie widzi tutaj żadnego problemu. Stworzył się jednak wokół tej całej sytuacji ogromny skandal. 9 popularnych youtuberów zebrało się, aby razem zaprotestować przeciw, jak sami to nazwali, internetowemu żebractwu. Na Kamila wylała się masa hejtu, na co ten zareagował impulsywnym filmem, w którym wyzywał owych youtuberów. Sama drama jest niesamowita. No wyzywał bardzo ich celnie, wziął Minecraftowe atencyjne kurwy. Tak o nich mówił. To było bardzo trafne. Tylko szkoda, że się ugiął się pod tą presją. Naprawdę szkoda. Ciekawa z perspektywy dzisiejszych czasów, w których Kamil zapewne zebrałby pieniądze w kilka godzin i nikt nie miałby z tym najmniejszego problemu. W 2012 jednak zarabianie pieniędzy było tematem tabu. Przez bardzo długi okres wielu youtuberów musiało dosłownie udawać, że nie zarabia, gdyż wiązało się to z negatywnym odzewem. Jeżeli oglądaliście Zapytaj Beczkę, to zapewne kojarzycie postać Gimbusa, który zarzucał Gonciarzowi i innym twórcom, że robią wszystko dla pieniędzy. Trzeba przyznać Gonciarzowi, że on dużo dobrej roboty wykonał na YouTubie. Zwłaszcza w kontekście zarabiania pieniędzy. Jakby on bardzo jasno ludziom uświadomił, że zarabianie na YouTubie nie jest niczym złym. I być może nie był jedynym, który zmierzał do tego, ale był takim jednym z pierwszych głosów, który się wypowiadał w tej sprawie dosyć głośno. I to chyba pomogło ludziom zaakceptować fakt, że twórcy mają prawo zarabiać na YouTubie. Złej też narobił, ale to później. No. Otóż postać ta nie była aż tak przerysowana, bo takich osób, które wymagały, aby twórca robił wszystko z pasji, było zwyczajnie mnóstwo. Drugą głośną w 2012 roku dramą był Minecash. W ogromnym skrócie Minecraftowi youtuberzy wciskali swoim widzom wirusa, który wykradał ich login oraz hasła do Minecrafta, z czego każde konto kosztowało 100 zł. O samej aferze nagrałem ponad 40-minutowy film, więc zainteresowanych szczegółami odsyłam tam. A propos tych takich różnych mafii youtuberskich, to też są takie towarzystwa, od których ja się trzymałem z daleka. To było mnóstwo takich bardzo młodych ludzi, którym się wydawało, że oni mają prawo urządzać nagonkę na twórców, z którymi się nie zgadzają. To bardzo było takie toksyczne środowisko. Niby młodzi, kulturalni ludzie, niektórzy mniej, inni bardziej, ale bardzo toksyczne takie i nieprzyjemne. Że albo byłeś częścią tego środowiska,
I byłeś akceptowany, albo byłeś kurde, krytykowany dosyć dobitnie. Ja nie wiem, co to jest, jakie ty masz wspomnienia z tych lat, ale ja miałem duży problem i z tymi ludźmi, którzy tam w tym Mainkeszu uczestniczyli, i z tymi ludźmi, którzy na Kamila Szajchta zrobili nagonkę. To było strasznie problematyczne towarzystwo. Mówić po nikach? Nitro? Nie, Nitro nie miał nic wspólnego z tym towarzystwem. To byli jeszcze ludzie sprzed czasów Nitra, znaczy sprzed tych czasów, kiedy on stanowił jakąś siłę w internecie. Oni nie mieli jakichś tam wielkich osiągnięć, ale tworzyli jakieś takie skonsolidowane ugrupowanie. Gdzie oni są dzisiaj? No mam nadzieję, że nigdzie. No. A w sensie nie, no może nie powinienem tak mówić. Nikomu ostatecznie krzywdy nie zrobili, ale mierzi mnie w ogóle rozmyślanie o tamtych czasach, o ludziach. Wiadomo, że dzisiaj parę razy opowiadałem przy tych wielkich dramach, że nie ma tam przyjaźni i koleżeństwa na YouTubie i trzeba bardzo mocno uważać, bo ludzie się ze sobą wiążą wtedy, kiedy mają w tym interes. I być może dzisiaj to jest znacznie bardziej widoczne i częściej się zdarza, bo jest więcej takich dużych, znanych influencerów. Kiedyś było po prostu jedno takie środowisko i one było nieprzyjemne. Teraz jest pełno takich środowisk dookoła, więc trochę to jest znormalizowane. W 2013 wybuchła pierwsza, a zarazem ostatnia drama pomiędzy youtuberem a spółką zajmującą się produkcją mięsa. Piotr Ogiński, znany z kanału Kocham Gotować, nagrał recenzję tatara, w której nie wypowiedział się zbyt przychylnie na temat produktu marki Sokołów. Popatrzcie, ile tu jest chemii, barwników. Jeżeli będziecie jeść taką chemię, to gwarantuję wam, że będziecie świecić w nocy. Sokołów zatem zrobił najgorszy możliwy ruch i pozwał Piotra na kwotę 150 tysięcy złotych. Był to... No właśnie, wydaje mi się, że tu Kostka trochę nie do końca dobrze pamięta tę historię. Problem polega na tym, że ten test był, że to mięso nie było przeznaczone do burgerów. Że ono było przeznaczone do czegoś innego i dlatego miało inny skład, którego się nie dało się smażyć z tego za bardzo. I to był jakiś jego błąd, jeżeli chodzi o to, i ten Sokołów miał absolutnie prawo tam mieć pretensje, bo to już youtuberzy wtedy mieli bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób są postrzegane produkty. I ostatecznie doszło do ugody, ale trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której Sokołów mógł postąpić inaczej. Kamil pisze tak, wspominam to chyba tak, odnosząc się do tych poprzednich spraw, że większość ludzi, która doszła do głosu, czuła moralną powinność stawiania ścian dla innych twórców tam, gdzie sami uważali to za stosowne. Początkowo faktycznie sprawiało to wrażenie troski o kondycję sceny, ale szybko zaczęło się przeradzać w szeryfowanie i robienie szumu wokół siebie kontrowersjami. No, tak to chyba jest. Jak to jest takie powiedzenie, że jak zaczynasz ścigać cienie, to sprawdź, czy największych nie rzucasz sam, to chyba w tym... No właśnie, więc to chyba chodziło o tatara. Tatara się na surowa się go nie smaży, więc tam Ogiński popełnił błąd jakby w tym całym teście. Bardzo zły ruch PR-owo. Internet zjednoczył się i murem stanął za Piotrem. Adbuster, 5 sposobów na, Gimper, wszyscy jednogłośnie zaczęli publicznie krytykować firmy Sokołów za ich ruch. I na początku tak było faktycznie, że ci youtuberzy stanęli za Ogińskim, ale potem za jakiś czas ludzie zaczęli trochę ogarniać, że to był źle zrobiony test i że to wcale nie jest takie oczywiste, że Sokołów nie ma racji. Więc to nie jest tak, że wszyscy byli tutaj, że stanowiliśmy tutaj jednolitą ścianę, i zresztą bardzo dobrze. Jak ktoś na YouTubie popełni błąd testując produkt, no to powinien być jednak pociągnięty do odpowiedzialności, bo jakaś odpowiedzialność musi być. Ostatecznie to się chyba rozeszło po kościach, ale... Marki Sokołów na długi czas w polskim internecie przylęgło przyzwisko Sądołów, a finalnie prawdopodobnie pod naciskiem ze strony internautów doszło do ugody obu stron. Tak więc finalnie Piotrowi nic się nie stało, a Sokołów bardzo mocno stracił wizerunkowo. Abstra zorganizowali... Jest fajny materiał, dużo wspomnień do mnie wraca. Ale muszę przyznać, że te początki tego YouTube'a, z jakiegoś powodu, musiałbym się nad tym mocno zastanowić, to nie są dobre wspomnienia dla mnie. Mam takie poczucie pewnego jakiegoś niesmaku. Bardzo chyba się niepewnie czułem wtedy na YouTubie i nie miałem takiego wrażenia, że spotykam się z sympatią innych twórców. Może to jakieś tam błędne, bo tam wchodzisz do nowego świata i raczej masz taką... czujesz, że musisz tam walczyć o swoje miejsce czy coś. Może to błędna interpretacja, może się mylę, ale takie miałem trochę wrażenie, że znalazłem się w miejscu, które nie jest przeznaczone dla mnie. Tak jakoś dziwnie było z innymi twórcami. Nie potrafiłem znaleźć wspólnego języka. Może to wynikało z tego, że ja ogólnie miałem... Raczej miałem skłonności do samotnego trybu funkcjonowania. Mój zresztą nick na YouTubie nie był przypadkowy. No ale nic to. Jedźmy dalej. To jest po nic. Akcja okazała się całkiem dużym sukcesem i okazali się oni nawet w wiadomościach na TVP1. W tym też roku zdobywają ogromną popularność, kończąc na drugim miejscu w rankingu polskich youtuberów. Na pierwszym za to kończy Sylwester Wardęgę, detronizując niekrytego krytyka, który skończył na miejscu trzecim.
Tym samym Vardenga staje się pierwszym kanałem, któremu udało się osiągnąć 1 000 000 subskrypcji. Odbywa się pierwsza edycja meetupu, czyli wydarzenia, w którym widzowie mogli zobaczyć na żywo i spotkać się ze swoimi ulubionymi youtuberami. Wydarzenie to okazało się sporym sukcesem i przez kolejne lata odbywały się kolejne jego edycje. Gdzie ten meetup? Pamiętam, że był we... O nie. To jest to... Zwieńczenie moich fatalnych przemyśleń na temat innych twórców na YouTubie. Pierwszy meetup, ładnie nawet zrealizowany. Rezi pośród tych młodych twórców tam był królem życia, nie? No, zobaczmy tutaj. Widziałem tak zwanego szoguna. W dramie tej YouTuber Sebastian Barycza zaczął nagle nagrywać ogrom filmów na temat innych YouTuberów. To jest w ogóle, ja się nie przyglądałem tej jego historii wtedy. Jakbym się przyjrzał uważnie temu, co on robi, to bym zupełnie inaczej zareagował na to, co on tam o mnie naopowiadał. Się okazuje, że facet sobie znalazł taki sposób na zdobycie popularności, że wybierał sobie twórców, którzy byli już popularni i nagrywał o nich filmy zupełnie jakieś takie z kompletnie wyciągniętymi z tyłka informacjami, nieprawdziwymi. I przedstawiał je jako fakty i w ogóle ani tego nie argumentował, ani nie sprawdzał. Po prostu mówił rzeczy, nie? I ludzie to łykali. I potem ci youtuberzy, którzy zostali przedstawieni w negatywnym świetle z reguły, nagrywali odpowiedź. I przez tą odpowiedź ten facet zdobywał popularność. I najgorsze, co można było zrobić wtedy, to nagrać odpowiedź na jego film. A ale to chyba każdego z nas wziął z zaskoczenia ten facet. Tak to u niego działało. Podejrzewam, że pierwszy taki film zrobił być może przez przypadek, być może faktycznie miał coś do powiedzenia i nagle się okazało, że to przyniosło mu korzyść, więc zaczął sobie kolejnych twórców wybierać. Myślę, że tam nie było nic osobistego w tego typu nagraniach. Po prostu uznał, że to jest droga do popularności i poszedł tą drogą. Więc ja przez jakiś czas myślałem, że tam ma jakieś tam... osobiste do mnie pretensje, że coś tam może powiedziałem albo zrobiłem coś, co mu nie pasowało, a tymczasem to po prostu był taki styl na zdobywanie popularności. I gdybym trochę się przyglądał temu, to bym od razu wtedy to zauważył, ale też młody byłem, nie rozumiałem do końca YouTube'a. Też nie byłem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś może nagrać film, w którym od początku do końca nakłamie, doda do tego kilka faktów, które są do potwierdzenia w internecie i nagle wszyscy traktują, że to jest prawda. To mi się w głowie nie mieściło. No ale to było, tak, to była pouczająca lekcja. Powiedzieć, że wyprzedził ten trend o kilka lat. W filmach wyciągał prywatne rozmowy z youtuberami, jednocześnie formując wobec nich bardzo dużo zarzutów. Nazwał m.in. youtuberów mafią, której szefem miał być Buraczek. Mafia niedługo później odpowiedziała, tworząc w tym celu kanał Archiwum... Ja w ogóle też, dla mnie to było kompletne zaskoczenie, bo ja działałem poza tym środowiskiem minecraftowym. Więc nie wiem, co ten facet w ogóle... To tak jak zresztą Kostka mówi, że on tam wyciągał jakieś rozmowy prywatne. Widzicie? Kolejny prekursor YouTube'a. Wyciągał prywatne rozmowy, ja z nim nie miałem w ogóle żadnych relacji. Ja nie wiedziałem, co to za facet, o co mu chodzi i po co on mnie zaczepia, po co on mnie wciąga w to wszystko. No ale to pewnie dlatego, że gdzieś tam byłem na topach YouTube'a i byłem dobrym kandydatem. I się dałem wciągnąć, dałem się wciągnąć w tę pułapkę jak głupi. No ale głupi byłem wtedy, nie rozumiałem, jak to działa. Szkodnika, wypuszczając aż 12 filmów na tym kanale. Zarówno filmy Szoguna, jak i Mafii są dostępne, a sama sprawa jest dosyć zawiła, więc polecam dla zainteresowanych po prostu obejrzeć te filmy. Możecie też obejrzeć film z kanału Simeon, który streszcza ową dramę. No, musiałbym to zobaczyć. Nie wiedziałem nawet. W 2014 niewątpliwie największym wydarzeniem był film Sylwestra Vardengi, czyli Pies Pająk. Film stał się międzynarodowym viralem i został nawet najpopularniejszym filmem roku 2014 na całym YouTubie. Przez krótki moment przy okazji YouTube Rewind logo YouTube'a zmieniło się na takie, w którym występowała krótka animacja z owym psem pająkiem. Ale wymyślił, nie? Ale to był numer, który się nieźle się przyjął. Jeszcze były takie chyba czasy, gdzie te pranki nie były aż tak bardzo szkodliwe. Pranki mają to do siebie, że na początku możesz zaczynać od rzeczy całkiem zabawnych, a potem ludzie próbują ten gatunek uskuteczniać u siebie i szukają coraz większych kontrowersji. To jest takie coś, co się napędza samo. I w pewnym momencie kończą się dobre pomysły, kończy się dobry humor i zaczyna się napastowanie ludzi i prześladowanie ludzi. I w to te pranki przeszły z czasem. Ale to były jeszcze takie czasy, że te pranki były do przyjęcia. To nie były jeszcze takie czasy, że tam ludzi się zaczepiało na ulicy, mówiło się im niemiłe rzeczy. Vardenga też niesamowicie odskakuje w topce YouTube'a, bo w pewnym momencie miał 2 razy więcej subów niż drugie miejsce.
Wybucha głośna drama pomiędzy Nitrem a D-Streamem po tym, jak Nitro został zbanowany w grze League of Legends za cheatowanie. Zarzucił wtedy Disowi, że to on jest winien jego bana przez prywatne zatargi. Dis odpowiedział, dostarczając dowody na to, że Nitro faktycznie oszukiwał grze. D-Stream miał dużo racji w owym konflikcie, jednak przy okazji tej dramy spopularyzowane na polskim YouTubie zostało sformułowanie JD. To wtedy powstało to JD? Pamiętam. Pamiętam, bo strasznie mi się to nie podobało. Nie podobało mi się, że inni twórcy na YouTubie pozwalają na właściwie to nie na YouTubie. Ja byłem, niezależnie od tego, co ja myślałem o Disie, bo w zasadzie niewiele myślałem na jego temat, to mi się bardzo nie podobało to, że to JD się pojawia na czatach, bo wiedziałem, co stoi za tym sformułowaniem. I bardzo mi się nie podobało to, że pozostali streamerzy pozwalali na takie zachowania u siebie na czatach. U mnie, jak ktoś napisał JD na czacie, to od razu dostawał timeouta na długi czas. Mimo, że ja nie miałem w ogóle nic związanego z tą sprawą, ale nie lubię takiego prześladowania masowego. Nie mogę uwierzyć, że streamerzy, naprawdę to mówię z pełną świadomością krytyki wobec innych twórców, nie mogę uwierzyć w to, że inni twórcy pozwalali prześladować jakiegoś streamera u siebie. Ja rozumiem, że ktoś był zamieszany w tą sprawę, na przykład Xayo, i miał interes w tym, żeby popychać to hasło, ale że inni twórcy to brali i powielali. To było dla mnie szokujące, bo jakby każdy z nas powinien wiedzieć, że dokładnie taka sama sytuacja może nam się przydarzyć. Pokłócimy się z niewłaściwą osobą, która ma wpływ i ona będzie na przykład, nie wiem, JR wpisywać. I wtedy też po raz kolejny zobaczyłem, że jest wielu twórców, którzy kompletnie nie mają jaj, żeby się przeciwstawić tego typu trendowi. Po prostu idą, bo tak ludzie chcą, takich widzowie chcą i to dużo szacunku straciłem wobec wielu streamerów, którzy na to pozwalali. To jest dla mnie, ale zresztą, było minęło. Inne czasy, inny świat. Które będzie męczyć Disa przez następne lata, właściwie do dzisiaj. O czym więcej mówię w moim filmie na jego temat. Wybucha bardzo ciekawe. On to ostatecznie przerobił trochę jako, postarał się to wykorzystać dla siebie, jako taki zabawne powiedzonko, które może trochę go promuje. Jest dobra mina do złej gry, moim zdaniem. Ja wiem, że, żeby wszystko było jasne, ja wiem, że Dis święty nie był. Nie? To nie chodzi o to, czy, to nie chodzi o to, czy on był dobry i zły, czy tam, że złych można tępić, a dobrych nie można tępić. Nie. Tu chodzi o to, że w ogóle nie można brać udziału w tego typu nagonce. Nieważne, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest zły, zresztą nie nam oceniać, kto jest dobry, kto jest zły. To jest taka psychologia tłumu. Branie udziału w nagonce tego typu jest rzeczą, która nie powinna mieć miejsca i ja na to patrzę bardzo krytycznie. Bardzo mi się to nie podobało. A swoją drogą nigdy nie widziałem, żeby Nitro ktoś tak rozjechał, jak Disco rozjechał w tym swoim materiale. To już, ale to już inna jest rzecz zupełnie. Więc nagonek nie lubię, to są obrzydliwe rzeczy. Ciekawa afera z youtuberką Banyku. Otóż nagrywa ona audiologa, w którym krytykuje dotacje, które zaczęły od niedawna pojawiać na polskim YouTubie, przypominając wszystkim o tym, co się działo zaledwie 2 lata wcześniej z Kamilem Szajtem, gdy ten stworzył zbiórkę na komputer. Film ten spotyka się z nie najlepszym odbiorem ze strony innych youtuberów. Powstaje film znany obecnie jako Obrady Mafii YouTube'a. Kolejna, kurde, banda. Takie właśnie sytuacje się zdarzają, jak ludzie się zbierają w grupy i im się wydaje, że są mądrzejsi od wszystkich. Jezu, to jest Obrady Mafii YouTube'a. To jest straszny materiał. To jest taka patola totalna. To, co oni tam mówią, ja nie wiem. Ja nie wiem. Gadasz, bo zazdrościsz, że cię tam nie było? Nie, no w najgorszych koszmarach nie pomyślałbym o czymś takim. To jest... Jak się zbierze te takie najbardziej negatywne fragmenty naszej historii na YouTubie, to wypada to strasznie. Serio, to co Kostka przedstawia, to jest trochę historii pozytywnych, trochę historii negatywnych, ale jak się spojrzy, przyjrzy się bliżej tym historiom negatywnym, to są takie najgorsze ludzkie zachowania, tak obrzydliwe, że pożygać się można, jak się na to patrzy. Ja to w ogóle patrzę na to, jest mi niedobrze. Może też przesadzam. Ja trochę w innych czasach zostałem wychowany, ale i czytałem książki o rycerzach, którzy ratują księżniczki, więc też mam nawalone w głowie, ale dla mnie to jest tak skrajnie obrzydliwe, że masakra. Śmiało można powiedzieć najbardziej żenujący film w jego historii, w którym przez 30 minut topowi youtuberzy obrażają Banyku za to, że ta śmiało wygłosić swoją opinię. Owi youtuberzy zapewne wstydzą się tego filmu, gdyż szybko go usunęli, jednak Roplowat dalej wisi na YouTubie. Sama Bany od tego czasu zacznie spotykać się z ogromnym hejtem, a jej filmy nawet 3 lata po aferze zyskiwały spore ilości łapek.
Zniszczyli tą dziewczynę na maksa. Nawet nie wiedziałem po co, dlaczego i za co. Pewnie dlatego, że się jakoś tam... Pewnie uznali, że to jest dobry materiał, żeby sobie punkty nabić u ludzi. I tyle. To jedyny powód, dla którego się niszczyło ludzi na YouTubie, to dlatego, że można było na tym skorzystać. Jakby motywacje były oczywiste i obrzydliwe. Równie mocno jak to, jak ci ludzie, którzy w tym uczestniczyli wtedy. Może oni się pozmieniali, pewnie, z czasem. Ale... W dół oraz negatywnych komentarzy. Pod koniec roku internet obiega informacja, że Wardęga nie żyje. Oczywiście był to zwykły skam mający na celu zdobycie waszych danych do logowania, jakich w tamtych czasach było ogrom. Był to jednak pierwszy przypadek, kiedy uśmiercono w ten sposób youtubera. Ogromną popularność zdobywa tajemniczy kanał Kraina Grzybów, czyli dziwny, wręcz straszny i psychodeliczny kanał, na którym pojawia się seria Poradnik Uśmiechu. O kanale powstaje ogrom teorii, o co właściwie z nim chodzi, przez lata pozostaje to była... tutaj. Ja tej historii tak nie kojarzę super, ale przyglądając się w ogóle temu tak pobieżnie, to było totalnie dziwaczne. To była jakaś taka abstrakcja, ale chyba dobrze pasująca w ogóle do polskich realiów. Tajemnicą, jedną z większych na polskim YouTubie. Kanał dalej przez lata był prowadzony w tym samym klimacie, a prawda o nim zostaje ujawniona dopiero w 2017, kiedy to kanał okazuje się projektem artystycznym Wiktora Stirboga. Stirboga. 2015 to rok wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich w Polsce, przy okazji czego wybuchła pierwsza polityczna afera związana z polskim YouTube'em. Wszystko za sprawą Łukasza Jakubiaka, który w tamtych czasach... Kurde, no Jakubiak strasznie tam popłynął na tym. To się jakby to był chyba początek końca jego kanału na YouTubie. Och. Czasek prowadził dość popularny program 20 metrów kwadratowych, w którym przeprowadzał wywiad w swojej 20-metrowej kawalerce. W jego programie wziął udział ówczesny prezydent Bronisław Komorowski, co miał zapewne na celu pokazanie się w pozytywnym świetle młodszej, skupionej wokół internetu części wyborców. Niestety nie wyszło to najlepiej. A wszystko przez to, że Łukasz na Facebooku napisał, że do programu zaprosił wielu kandydatów, jednak zaproszenie przyjął tylko jeden. Post ten nie umknął jednak reszcie kandydatów, którzy jednogłośnie stwierdzili, że owego zaproszenia nie dostali. Grafika z całą sytuacją szybko obiega internet. Na demotywatorach zdobywając ponad 2000 polubień, na wykopie ponad 5. Ale to była afera wtedy, Boże. Bo jakby wyszło na to, że autentycznie nie zaprosił pozostałych kandydatów, że od początku do końca to była jakaś taka ukartowana akcja polityczna, za którą pewnie wziął pieniądze, bo jeżeli pieniędzy za to nawet nie wziął, to już nie wiem, co myśleć. Jakby chciwość jestem w stanie zrozumieć, bo to jest ludzkie zachowanie. Głupota trochę trudniejsza jest dla mnie do zrozumienia, bo to jest człowiek, który publikował filmy na YouTubie, rozumiał to środowisko, rozumiał ten format. Więc raczej o głupotę bym go nie posądzał. Jeżeli chciwość za tym stanęła, to nie popieram, ale rozumiem. Natomiast jeżeli stała za tym głupota... Jakubiak odpowiedział na zarzuty, wrzucając screeny, jakoby miał wysłać maile do sztabów innych kandydatów. Między innymi Andrzeja Dudy, który nawiasem mówiąc nigdy nie twierdził, że nie dostał zaproszenia, oraz do Magdaleny Ogórek. Pokazał też, jakoby miał dzwonić do Karoliny ze sztabu Kukiza. W większości osób jednak owe dowody nie przekonały. Niektórzy twierdzili, że e-mail do Andrzeja Dudy był błędny, więc ten nie miał prawa go dostać. Inni czepiali się, że maile do innych kandydatów zostały wysłane 3 kwietnia, kiedy program z Komorowskim został nagrany już w marcu. Kukiz twierdził, że w jego sztabie nie ma żadnej Karoliny, a internauci odkopali stare zdjęcie Jakubiaka w obecności Komorowskiego oraz twierdzili, że pracował on dla kancelarii. Nie byłem w stanie jednak tego zweryfikować. Może w ogóle Jakubiak był projektem ówczesnego rządu. Żeśmy o tym nie wiedzieli. To wszystko była jedna wielka ściema od samego początku. Ja nie wiem. Przyjmijmy przez chwilę, że on autentycznie wysłał zaproszenia do wszystkich kandydatów, oni się nie zgodzili. I to się wszystko sprzysięgło przeciwko niemu i on niewinny jest, że nie wiedział. I tak po prostu taki przypadek. Ale wątpię, no. Tam go złapali, tam sprawdzali te screenshoty. Można było dosyć jasno sprawdzić, że tam były pewne rzeczy dodane po fakcie, a potem jak już bezwzględnie stwierdzono, że rzeczy zostały dodane po fakcie, to on przyznał, że były dodane po fakcie, ale to dlatego, żeby ukryć autentyczne maile, albo chyba opowiadał tak, że on zmazał maile na początku, żeby je ukryć, no a potem jak się okazało, że musi je pokazać, to je nadpisał i dlatego było to sfałszowane. Straszne tam były historie. No w ogóle nic się tam kupy nie trzymało. Sama afera wynikała głównie z głupiego zasugerowania, jakoby tylko prezydent przyjął zaproszenie. Jednak poza tym w samym wywiadzie widać było, że Jakubiak zwyczajnie lubił prezydenta. Sam wywiad zaczyna się też od luźnej oraz kompletnie przypadkowej pogawędki prezydenta z sąsiadką Jakubiaka. Jak on się na to zgodził, no? Przecież to jest...
Chociaż być może on też sobie wyobrażał swoją przyszłość raczej jako prowadzącego jakiś program w telewizji i YouTube dla niego był tylko i wyłącznie odskocznią i ta akcja mogła być dla niego odskocznią. Pewnie tak, bo to wielu takich twórców na początku miało takie telewizyjne ambicje i YouTube w zasadzie był tylko drogą do tego. Dał jak żywcem wyciągnięte ze spotu wyborczego. Tak więc film, który miał przekonać do siebie młodszych wyborców, ostatecznie tylko mu zaszkodził. Na dzień dzisiejszy ten ma ponad 30 tysięcy łapek w dół. Pozostając przy temacie, to Trzeba by wrócić do tych historii. Nie? Tak myślę, że przejrzę sobie te stare filmy. Nie wszystkie, bo niektóre mnie obrzydzeniem napełniają. Ale bym sobie obejrzał ten wywiad. O, to nowy kandydat na prezydenta. Polski youtuber wystartował w wyborach. Dokładniej Ator z kanału wideo prezentację startując na posła z listy Korwin, nie zdobywając przy tym mandatu. Nie będzie to też ostatni raz, kiedy youtuber startuje w wyborach. W 2018 startował Kamil z kanału Śmiechawa TV, który również jednak się nie dostał. Przechodząc w luźniejsze klimaty, to w... Myślicie, że przyjdzie taki czas, że jak jacyś youtuberzy zostaną politykami? Podejrzewam, że influencerki jako pierwsze gdzieś tam się zaangażują. A może nie. Czy już ktoś się dostał do Sejmu? Mencen, ale to, powiedziałbym, że on jest bardziej politykiem niż twórcą w social mediach. Boxdel? Dubiel. Dubiel pewnie, tak. 2015 ale w Polsce, roku Polsce. Gra Minecraft od dłuższego czasu przestawała być najbardziej opłacalnym kontentem do tworzenia. Gra zwyczajnie z różnych powodów przestawała być aż tak popularna, przynajmniej w kontekście YouTube'a. Naturalnie więc YouTuberzy, którzy opierali do tej pory swój kontent na graniu w Minecrafta, musieli go zmienić, jeżeli chcieli utrzymać się na topie. I tak z Minecrafta większość przychodziła w rzeczy lifestyle'owe. W tamtym czasie głównie były to filmy typu challenge. Wiecie co, dużo osób krytykowało tych Minecrafterów za to, że zmieniają ten content pod zmieniającą się publiczność, ale ja nigdy nie uważałem, że to było coś złego. Bardzo dobrze, że zmienili ten content i że robią nowe rzeczy, bo trzeba się rozwijać, trzeba się zmieniać, człowiek też się starzeje, ile można w tym Minecrafcie siedzieć. Natomiast to, co mnie strasznie irytowało, to to, że wszyscy ci Minecrafterzy poszli dokładnie w taki sam content później. Jakby było wyraźnie widać, że nie robią tego, co ich interesuje, tylko robią to, co się klika, to, co się opłaca. Tak jak tego Minecrafta napieprzali przez lata, dlatego żeby się oglądał, tak potem zaczęli robić te challenge i takie lifestyle'owe rzeczy, bo to się opłacało. Tam nie było w ogóle żadnej takiej osobistej potrzeby, żeby robić materiały konkretnego typu. Wszyscy robili pod widownię. I to takie, no niby tak, nie? To jest sposób na rozwijanie kariery, ale gdyby każdy poszedł w inną stronę, nie? Nie każdy, tak? No może. Okej, powiedzmy, że ci to powie, bo też faktycznie nie mam doświadczeń, nie mam takiej wiedzy, bo nie znałem ich wszystkich. No jednak ci wszyscy, którzy byli super popularni w Minecrafcie, poszli w ten content lifestyle'owy i istnieli w tym kontencie. Do dzisiaj zresztą funkcjonują chyba w nim. Ale no, gdyby każdy z nich poszedł w inną stronę, to uznałbym, że faktycznie każdy z nich wybrał jakąś tam swoją ścieżkę, nową ścieżkę, bo Minecraft się skończył. Natomiast tutaj, no, ale no nieważne, no, nie patrzę na to krytycznie. Są tacy, którzy robią coś dla siebie i są tacy, którzy robią coś dla biznesu i jedno i drugie ma rację bytu i tyle. No. Koronnym przykładem jest Blowych, który po upadku Minecrafta skupił się na gonieniu każdego możliwego trendu w mniej lub bardziej udany sposób, co robi właściwie do dzisiaj. Na miejsce Minecrafta wchodzi CSGO jako najpopularniejsza od nagrywania gra w tamtym okresie. Osobą, która najbardziej wykorzystała ten trend na polskim YouTubie był Izak, który tworzył poradniki do map, opisywał wydarzenia. Ale Izak to się tak fenomenalnie wstrzelił w tego CSGO, bo to był taki moment, oczywiście on się zajmował CSGO wcześniej, więc to nie jest tak, że on pilnował, czekał na okazję czy coś. Znaczy, może czekał na okazję, nieważne. Robił CSGO, bo go dokręciło. Wtedy był, on się dostał do Jaroka też, bardzo szybko i oczywiście też ludzie podważali jego kandydaturę, że jakim prawem on wygrał czy coś. No widać, że wygrał zasadnie. I gdzieś tam to mu dało jakiegoś rozpędu, takiego delikatnego, bo i tak by pewnie wypracował sobie tą pozycję niezależnie od Jaroka. No ale wtedy też Polacy wygrali w Mistrzostwach Świata w Katowicach, w Spodku i to po prostu tak się rozkręciło strasznie, to CSGO. Tak fantastycznie sobie zbudował na tym markę, że zazdro, w sensie zazdro. Bardzo dobrze, nie? Bardzo dobrze. Zasłużone. Że nie jest sportowe. Tworząc przy tym też dużo luźniejszego kontentu, jak Overwatche czy otwieranie skrzynek. Content około CSGO był szczególnie opłacalny finansowo, gdyż youtuberzy byli sponsorowani przez ruletki czy inne strony. No z tymi ruletkami to też jest. Tylko nie jestem do końca pewny, na ile Izak uczestniczył w tych wszystkich rzeczach. Wiem, jakieś mam takie... Nie wiem, ja też nie przyglądałem się temu super uważnie. Wiem, że Izak otwierał dużo skrzynek z CS-a u siebie i to było popularne.
Ale nie wiem, czy on polecał ruletki, czy on polecał keydropy i tego typu inne rzeczy. Bo to wielu twórców to robiło, ale wydaje mi się, że on chyba nie musiał. Ale nie wiem, nie przyglądałem się temu super uważnie. Wolałbym, żeby nie musiał. Hazardowe opierające się na skinach w CSGO. Sumy, które dostawali za współpracę z często nieuczciwymi stronami, były ogromne, więc coraz więcej osób chciało tworzyć ten content. Polecał? Ach, Izak! Jezus, może nie wiedział. Hellcase polecał. No dobra, no. Zostając przy CSGO, to jedną ze śmieszniejszych rzeczy w tamtym czasie były dramy o to, kto ma jaką rangę. Gdyż była to bardzo poważna w tamtych czasach kwestia i każdy youtuber był oskarżany o to, że nie zasługiwał na swoją rangę. Reakcje samych youtuberów były całkiem to było zabawne. Świetne. Stew zaczął obrażać matki swoich widzów. Wardenga nagrał Dzisiaj wszyscy wiedzą, że jeżeli chodzi o ruchanie matek, to na pewno Stew by tego nie robił, okej? Okay? Więc tu jest niewinny. 10-minutowy film na ten temat. Jednak moim faworytem jest film, w którym użytkownik Ksys Hehe podważa rangę Boxdela. Film ten ma całe 139 wyświetleń, a mimo to możemy zobaczyć pod nim komentarz Boxdela. Trzeba przyznać, że były to naprawdę zabawne i beztroskie czasy polskiego YouTube'a. Nie, ludzie się kłócili o rangę. Pamiętam, że było dużo kontrowersji związanych z Counter-Strike'iem, że kiedy ja wbijałem swoją rangę, a wbiłem dosyć wysoką rangę, to każdy jeden mecz nagrywałem i publikowałem na YouTubie. I grałem solo, za każdym razem nikt mnie nie boostował. Totalnie, miałem bardzo wysoką rangę. Ja byłem w szoku, że wbiłem tak wysoko w CSGO. I potem sobie odpuściłem, bo już mi się znudziło, ile można grać, kurde, w jedną grę. Ale każdy jeden film nagrałem i wrzuciłem na YouTuba, żeby nikt nie miał wątpliwości, żeby moją ścieżkę rozwoju kariery obserwować od początku do końca. I dzisiaj to wygląda zabawnie, ale serio, to było bardzo znaczące. Ludzie strasznie się czepiali. I prawda jest taka, że większość YouTuberów, poza Izakiem rzecz jasna, miała wbijaną rangę poprzez gry ze znacznie lepszymi kolegami w drużynie. Że byli boostowani jak cholera. Nie, ja tam miałem, nie wiem, czy ja miałem dwa kałachy. Miałem bardzo wysoko. Można to sprawdzić zresztą u mnie na YouTubie. Albo miałem dwa kałachy, albo byłem bardzo blisko dwóch kałachów. Nie wiem, jaka to jest ranga. Szeryfa miałem. Nie wiem, nie pamiętam nawet, co to znaczy. Ale wiem, że byłem dumny ze swojego dokonania i mogłem je udowodnić od początku do końca. Nikt mi nigdy nie zarzucił, że sobie zbustowałem. Więc spoko. Lekostronnicy nagrywają 1000 odcinek swojego programu, jednocześnie ogłaszając jego koniec. Oboje prowadzących poszło w swoją stronę. Obaj prowadzący. Kanał otworzył na nim serię Kto wie, ten wie. Wodek za to otworzył własny kanał, na którym stworzył m.in. według mnie jedną z najlepszych serii na polskim YouTubie, czyli Flashback. No właśnie żałuję, że Włodek nie kontynuował. To była naprawdę świetna, to był świetny kanał. Jego vlogi chyba z Gruzji. Jego vlog z Gruzji to jest chyba mój ulubiony vlog, który w ogóle widziałem kiedykolwiek na YouTubie od jakiegokolwiek twórcy. Musimy sobie to obejrzeć też. To jest serio mój ulubiony vlog do dzisiaj. Żałuję, że on nie kontynuował tej swojej działalności. Tam brzdąkanie na pianinku to jest inna historia, ale te jego vlogi były fenomenalne. Naprawdę świetne były. Który opowiadał o nostalgicznych rzeczach jak Windows 95, internet przez modem czy stare telefony. Świetne to były materiały. Odbywa się Leech Tour, czyli dosyć ciekawe wydarzenie, w którym Gimper, Izak, Royo, Nitro, Mandziu i Isamu jeździli po całej Polsce organizując spotkania z fanami. Jezus, to nie lubiłem tej grupy. Zdaje się, nie jako jednostki, indywidualnie, no bo tam byli ludzie, których lubiłem, ale ich jako całość, całego tego założenia, Leech Tour, że to się nazywało, to mnie strasznie drażniło. Nie wiem czemu, wiem czemu. Nie pasowało mi to do mojej wizji rzeczywistości, no ale okej. Sama ekipa Ridzone była wtedy prekursorem późniejszych YouTube'owych ekip, która miała ogromny potencjał, jednak dosyć szybko się rozpadła. Bo mnie nie zaprosili, dlatego w życiu bym nie dołączył do czegoś, co się nazywa Ridzone. Z całym szacunkiem do wszystkich, którzy tam w tym uczestniczyli. Nie, to nie w moim stylu zupełnie. W 2016, zaledwie 4 lata po dramie z udziałem Kamila Szajta o dobrowolną zbiórkę, swojego patronite zakłada Krzysztof Gąciarz, który, trzeba szczerze przyznać, tworzył w tamtym czasie prawdopodobnie najbardziej jakościowy content na polskim YouTubie swoją serią podróżniczą. Pomysł dobrowolny... No, Krzysiek tyle dobrych rzeczy zrobił na YouTubie. I to też jest... Oh, też jest takie rozczarowanie, ja pierdzielę. Dobra, no. ...wpłat od widzów okazał się ogromnym sukcesem, przecierając drogę innym twórcom internetowym, bo w pewnym momencie... Co poszło nie tak? Gdzie to się wszystko pojebało? Czy każdy twórca ma takie mroczne oblicze i czasami to oblicze się ujawni, a czasami się uda je zakopać i zapomnieć o nim? Czy każdy jest narażony na coś takiego? Że w pewnym momencie osiągasz sukces, ludzie traktują cię z szacunkiem
i ty zamiast się cieszyć tym szacunkiem, to zaczynasz robić rzeczy, których nie powinieneś. Może narkotyki. Narkotyki wiele tłumaczą. Gądziarz nic wielkiego nie zrobił. Co ty? Robił świetne rzeczy, Gądziarz robił. Od wybuchających beczek, poprzez te vlogi z Japonii. Jego akcje marketingowe, które były vlogami przy okazji, były fenomenalne. Ja rozumiem, że można go nie lubić. Ale naprawdę trzeba... No czasami warto oddzielić twórcę od dzieła. I niektóre dzieła były naprawdę świetne. Do dzisiaj pewne rzeczy u Gonciarza oglądam i uważam, że są fantastyczne. Gonciarz dostawał od swoich widzów ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. Wielu innych twórców, jak przykładowo grupa Darwin, również później z sukcesami otrzymywali projekt głównie z Patronite'a. Nowy rok i nowy trend podbijający polskiego YouTube'a, a były nim ciekawostki. Definitywnie osobą najbardziej znaną z filmów z ciekawostki. Ej, Boxdel robił ciekawostki. Rany boskie, patrzcie ilu polskich twórców było ponadczasowych. Który to był rok? 2016. To jeszcze Boxdel chyba zaczął robić te ciekawostki, zanim one w międzynarodowym internecie stały się popularne? No bo wiem, że taki trend się pojawił gdzieś potem parę lat później na Zachodzie i to jeszcze były takie czasy, kiedy clickbait był najważniejszą rzeczą na YouTubie. I to było chyba później. Ciekawostkami był Boxdel, tworzący ciekawostki, które miały rozwalić ci mózg. Boxdel stosował w swoich filmach dosyć ciekawą taktykę, którą później kopiowało pół YouTube'a. Tworzył on tak zwane maratony. Polegały one na tym, że gdy jego film zdobędzie określoną ilość polubień, od razu wrzuca następny. Skutkowało to ogromnymi zasięgami, niespotykanym wzrostem popularności, a Boxdel w pewnym momencie był jednym z najlepszych twórców pod względem zasięgów na platformie. Szkoda, że się nie wyświetlają miniaturki, nie? Sam content stał się w pewnym momencie najbardziej opłacalnym. Co niestety za tym idzie, stał się też bardzo słaby jakościowo. Większość osób szła w ilość, a nie jakość. Byli nawet tacy, którzy prześcigali się, kto doda większą liczbę ciekawostek w jednym filmie. Boxdel to był jednak mózg, nie? W sensie nadal jest. Boxdel to jest jedna wielka zagadka dla mnie. Bo on czasami posługuje się takim językiem, który wskazuje na jakieś braki, ale tak naprawdę w tej głowie coś siedzi. I on ma dużo rzeczy przemyślanych, dużo miał pomysłów po drodze, które naprawdę się sprawdziły. I można oczywiście go nie lubić z różnych powodów. I czasami te powody są uzasadnione, ale też nie można mu odebrać tego, jak wiele rzeczy wymyślił, wprowadził i one się okazały dobre nie tylko dla niego, ale też dla innych twórców. Czy ktoś za nim stoi? Nie sądzę. Myślę, że to jest kawał solidnego mózgu. Rekordzistą był twórca Zaba, który stworzył prawie 3-godzinny film z ponad 2000 ciekawostek. Z innych kanałów ciekawostkowych, które wtedy zdobyły ogromną popularność, był kanał Planeta Faktów. Kanał ten funkcjonuje w niezmiennej formie już od prawie 8 lat, aż do dnia dzisiejszego. Swoją drogą... Ale może z Boxdelem jest dokładnie to samo, że to samo, co się tam z Gonciarzem stało, oczywiście w innych zakresach, że w pewnym momencie trochę tracisz kontakt z rzeczywistością, że ten sukces do tego stopnia ci doprowadza cię do takiej sytuacji, że te rzeczy, które miałeś w sobie, ale wiedziałeś, że są niewłaściwe, przestajesz myśleć o tym, że one są niewłaściwe i zaczynasz je robić. Może coś takiego gdzieś tam po drodze miało miejsce. Chociaż nie wiem, bo te grzechy Boxdela to są pochodzą z lat, kiedy on jeszcze nie odniósł sukcesu. Więc może to nie jest tak, że u niego sukces sprawił, że poszedł w niewłaściwą stronę. Ale może to też... Boxdel to jest facet, który się potrafi wykopać ze wszystkiego. I myślę, że on zawsze będzie gdzieś na topie i zawsze będą ludzie, którzy będą go followowali. No, to jest taki grzesznik, który mimo tych grzechów radzi sobie dosyć dobrze. Płytę wypuszcza Gimper pod ksywą Gimpson. Jest to o tyle ciekawe, że zdobywa pierwsze miejsce na Oliz. Jest to pierwszy raz, kiedy udało się to youtuberowi, a sama płyta obecnie jest platynowa. No, zobaczcie, kurde. Sukces muzyczny. O nie! Shit! Następny człowiek, który dostarczył mnóstwo fajnego kontentu i dobrych przemyśleń na YouTube'a. No na miłość boską. To są właśnie te rozczarowania, bo to nie jest tak, że ja miałem idoli z dzieciństwa, nie? Moim idolem z dzieciństwa był Pankracy. On raczej nikogo nie będzie molestował. No, ale jak... Ja miałem ludzi, których darzyłem szacunkiem i poważałem to, co robią. I uważałem, że to jest wartościowe, godne naśladowania. I że wiele rzeczy można się od nich nauczyć. No i kurwa, niestety nie. W sensie, no nadal zostały te rzeczy, których można się nauczyć, ale zostało też masę takich, od których lepiej trzymać się z daleka. Trendem, który pojawił się tego roku, było komentary. W dużej mierze trend ten zapoczątkował Gargamel Vlog, który swoimi trafnymi analizami, dosyć specyficznym i nowym jak na tamten czas humorem, przyciągał ludzi i w bardzo krótkim czasie stał się najbardziej opiniotwórczym kanałem w Polsce. Inspiracją w jego przypadku definitywnie był iDubb czy H3H3, jednak ogromna część komentary, która przyszła po nim, inspirowała się głównie kanałem Leafy is Here, czyli obecnie zbanowanym twórcą.
którego filmy głównie polegały na wyśmiewaniu innych ludzi po najmniejszej linii oporu. Często tworzył filmy o dzieciach czy nawet osobach niepełnosprawnych. W Polsce najczęstszym celem było wyśmiewanie dzieci, a osobą, która najbardziej zyskała na tego typu kontencie, był Zebo.pl. Chociaż obecnie... Zebo chyba do dzisiaj funkcjonuje i raczej ludzie o nim pozytywnie mówią. Tak? On jest też ma takie... Też tak wskazuje błędy ludzi w postępowaniu ludzkim. Ja zawsze byłem wyczulony na ludzi, którzy krytykują innych. Ale chyba też coś z Kidropem ostatnio się u niego pojawiło. Umoralnie. Z tamtego okresu. Wybucha bardzo głośna afera, w której Ator pozywa Gimpera, twórcę, z którym kiedyś się zadawał i nagrywali nawet razem filmy. Jak twierdził Ator, Gimper miał być osobą chorą psychicznie, która próbowała go zniszczyć. Oni obaj uczestniczyli w tej nagonce na Banyku, prawda? To jest tak, te środowiska się tworzą i są razem ze sobą, ale tylko się wykruszysz z tego środowiska, to cię zjedzą po prostu. I Ator się wykruszył z tego środowiska. Być może sobie zasłużył na to, być może nie. Ja nie będę wnikał akurat teraz w to. I też go nieźle dopadli. Nawet jeżeli funkcjonujesz w tym środowisku, to no to wiesz, że pozostali tylko ostrzą na ciebie zęby. To się dało wyczuć. Naprawdę to się dało wyczuć. Moment, w którym... Może dlatego ten Rich Zone taki był. Wydaje mi się, że konsekwencje bycia w Rich Zone nie okazały się złe, ale miałem takie poczucie, że mogą się w każdej chwili okazać. Że to są twórcy, którzy nie powinni sobie ufać nawzajem, bo oni tylko przy pierwszej okazji wbiją sobie nóż w plecy. Takie miałem poczucie. Dlatego byłem zszokowany, że Isaac i Royo byli tego częścią. Bo oni obaj absolutnie nie należą do ludzi, którzy byliby gotowi wbić komukolwiek nóż w plecy. Ale okej. No więc to wzbudzało moje obawy ogromne. Mogło oczerniać, napędzać falę nienawiści w jego stronę i zmieniać jego życie w piekło. Przy okazji całej sytuacji powstaje materiał TVN-u na temat hejtu, w którym główną rolę grał Gimper. Co zabawne, to miał w tym materiale zamazaną twarz oraz zmieniony głos. I Gimper faktycznie w tamtym okresie był dosyć kontrowersyjnym twórcą. Jego najpopularniejszą serią był przegląd facebookowej grupki, w której zazwyczaj pochwalał dobre posty, a złe banował oraz... Za każdym razem, kiedy zaczynam jakąś sympatię odczuwać do Gimpera, to mi ktoś podsyła taki materiał i pokazuje mi jego dokonania z przeszłości. To nie są dobre dokonania. Bardzo chcę wierzyć, że ludzie się zmieniają, a nie tylko zmieniają się na potrzeby nowego marketingu. Ale to ciężka sprawa jest, jak co chwila dostajesz, kurde, taki pocisk. No ale dobra, no. Poszedł w dobrą stronę, nie robi rzeczy złych, należałoby traktować to jako wzór tego, jakich zmian należy dokonywać w przestrzeni publicznej i być może też w przestrzeni prywatnej. Zobrażał ich twórców w dosyć agresywny sposób. Wszystko jednak było żartem i nikt raczej nie brał tego szczególnie na poważnie. Co do obrażania Atora, to dało się faktycznie znaleźć kilka przykładów, gdzie dosyć mocno po nim jechał. Gimper po materiale na swój temat trochę ugrzecznił swoje filmy i przez krótki moment miał nawet oznaczenie wrogu, dla jakiej grupy odbiorców przeznaczony jest nowy materiał. Patrząc wstecz, to był to punkt zwrotny w karierze Gimpera. Co tu się stało? Chyba jakiś piorun strzelił. O kurde, jak lata 80. z tymi fryzurami. Okej. No tak, pozmieniało się na plus. Nieważne, jakie są powody, dla których człowiek zmienia swój wizerunek, ważne, że zmienił go na taki pozytywny. I pal licho. To, co za tym stoi, to naprawdę nikogo nie powinno interesować. Nawet jeżeli ktoś jest podejrzliwy wobec Gimpera i uważa, że ta zmiana jest w wyniku zapotrzebowań finansowych, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli ktoś w takiej przestrzeni tej publicznej zachowuje się w sposób pozytywny, to dobrze. To dobrze i tyle. Jakie powody są, nie ma żadnego znaczenia. I obecnie wydaje się być zupełnie inną osobą albo bardzo dobrym aktorem. Co do samej sprawy sądowej, to po 8 latach Gimper ją finalnie wygrał. W 2017 widzimy pierwszy większy przykład w Polsce, kiedy youtuber przekształca się w pełni w muzyka, a dokładniej Multi, który porzucił tworzenie filmów na rzecz zajęcia się muzyką. W sierpniu 2017 roku wypuszcza... Muzyka Multiego była jednym z ważniejszych motywatorów dla powstania Rokobraża. To się nie dało z tego nie śmiać, no. Po prostu. Ja też nie rozumiałem do końca tej muzyki. Nie wiedziałem, że to, co się dzieje z głosem podczas śpiewania, jest rzeczą przemyślaną. Myślałem, że to jest wynik słabego śpiewania, natomiast taki był styl tego rapu, czy cokolwiek, czy jakkolwiek to się nazywało. Więc ja nie rozumiałem tej muzyki, to było takie boomerskie czepialstwo z mojej strony. Piosenkę Pleca, która w zaledwie miesiąc zdobywa aż 10 milionów wyświetleń. Zaczyna ona ogrom kontrowersji w świecie rapu, o czym mówię dokładnie w moim filmie na temat Jak Multiego, więc jeżeli kogoś to interesuje, to odsyłam tam. W roku 2017... O nie, znowu to.
Jezus, żenada za żenadą. Ale Multi sobie poradził. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chłopak, właśnie a propos tych zmian, o których mówiłem wcześniej, że dużo Minecrafterów przeniosło się na ten lifestyle'owy kanał, znaczy na ten lifestyle'owy content, tak Multi poszedł w swoją stronę. Widać było, znaczy teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to widzę wyraźnie, że on wybrał swoją ścieżkę, ta, która go interesowała, a nie to, co było akurat w danym momencie popularne. A muzyka teoretycznie zawsze była popularna, ale przynajmniej widać, że on sobie wybrał swoją własną ścieżkę. Oglądałem już ten materiał Jakubiaka kilka razy i za każdym razem po prostu coś we mnie umiera. Odbywa się, śmiało można powiedzieć, najdziwniejsze wydarzenie w historii polskiego YouTube'a. Otóż Łukasz Jakubiak, o którym wspomniałem już wcześniej, ogłosił na Facebooku, że wystąpi w programie Ellen DeGeneres. Co brzmiało dosyć niewiarygodnie, jednak polskie portale mu uwierzyły i zaczęły się rozpisywać na ten temat. Ostatecznie zamiast jego występu otrzymaliśmy kilka dni później film, w którym Jakubiak odwzorował 1:1... Co tam poszło nie tak u tego gościa, no? Może też narkotyki. Albo terapia jakaś, nie wiem. Och! Studio Ellen zatrudnił jej sobowtóra i stworzył cały fałszywy program z nim. Tyle kasy na to poszło i taki efekt fatalny. Jak można było się spodziewać, spotkało się to z bardzo negatywnym odbiorem, a jako, że film był po angielsku, to temat podchwycił zagraniczny twórca H3H3, tworząc film, w którym naśmiewa się całej sytuacji. Film ten na dzień dzisiejszy ma ponad 11 milionów wyświetleń. Łukasz od tego momentu poszedł w stronę kontentu z rozwoju osobistego i obecnie w 40-minutowych... Jakby to, tam wiele rzeczy się wydarzyło, ja rozmawiałem o tym materiale i też od czasu jak rozmawiałem o tym materiale też dużo sobie przemyślałem. Być może też wspominałem o tym. Ta jego metoda wizualizacji to nie tylko był sposób na spełnianie własnych marzeń. Znaczy, właściwie to był sposób na spełnianie, ale natomiast metody były, ja wiem, takie bardzo dyskusyjne. To znaczy, to jest taka metoda jak z tymi podrywaczami, że musisz się dziewczynie narzucać tak długo, aż ona zgodzi się z tobą porozmawiać, aż ona się zgodzi pójść z tobą na randkę. On takie metody stosował w różnych aspektach innych życia. Znaczy, na siłę pchasz się ze sobą, dopóki ktoś nie zaakceptuje tego, co chcesz z nim zrobić, albo chcesz z nim pogadać, albo chcesz coś od niego, to po prostu nie odpuszczasz, ciśniesz. I to nie może być metoda na życie. Ja rozumiem, że jesteś uparty i samemu podejmujesz próby zbudowania czegoś. Budujesz sam. I nie udaje ci się raz, próbujesz jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I to jest okej. Okay. Tego typu wizualizacja jest okej, ponieważ przeprowadzasz na sobie ten eksperyment. Natomiast wymuszasz na innych coś, co chcesz, to nie jest droga do sukcesu. To jest dosyć obrzydliwy sposób na osiąganie czegokolwiek. I on tę metodę stosował i w przypadku Ellen DeGeneres też generalnie do tego chciał doprowadzić, żeby ją wręcz zmusić do tego, żeby ona go zaprosiła, ponieważ narobił tylu rzeczy, że nie sposób go po prostu ignorować dalej. Taka to była metoda i czasami być może ona jest skuteczna, cholera wie, z tymi podrywaczami, tak? Nie wiem, co to jest podrywacze.pl. do medytacji i sprzedaje kursy. Co ciekawe, to Netflix lata później, używając tej samej aktorki, co Jakubiak, naśmiewał się z całej sytuacji przy okazji reklamy stand-upu prawdziwej Ellen. O Jezu. Przecież nikt to nie uwierzy. Musimy wizualizować mocniej. Z pozytywnych rzeczy to Syfan rozpoczyna swoją serię z poważnym... To też mnie namawiacie, żebym to obejrzał. Ja nie wiem, czy ja będę... Możemy to obejrzeć, tylko ja nie wiem, czy ja będę mógł... miał tu co dodać. No może pośmiejemy się. Może to jest zabawna seria. Tak? Naprawdę? Aż tak was to kręci? No dobra, no to spoko. Mam listę rzeczy do obejrzenia, to obejrzymy sobie to. ...ważną analizą teorii płaskiej Ziemi. Seria ta składająca się z 5 filmów ma obecnie łącznie prawie 30 milionów wyświetleń. I śmiało wygląda można na to, że to był niezły hit. Kultowej. Połączenie wiedzy oraz humoru w tym filmie sprawia, że zwyczajnie oglądasz to niesamowicie dobrze. I zapewne tak jak ja, ogrom osób regularnie wraca do tej serii, mimo że znają praktycznie na pamięć. Cholera, jak mi to umknęło? Ten film nie ma na celu nikogo urazić. O nie. W sensie, okej, miło, ale to są takie rzeczy, do których ciężko mi się wraca. To dla mnie to jest straszna żenada. Potworna. Ja wiedziałem, co mi w głowie siedzi. Tam to wymagało terapii, a nie nagrywania filmu na YouTubie. Ale to może tak jest, że człowiek gdzieś tam osiąga jakiś taki punkt wrzenia. No dobra. Obrazić. Nie irytują was te wstępy? Ponieważ mój film ma na celu obrazić wszystkich, którzy się tutaj znaleźli. Ja nie mogę, ten głos w ogóle. Shit. Dobrze, że to ludzie zaakceptowali. W sensie, jakbym ja coś takiego nagrywał, jeszcze ludzie by okrzyknęli to największą żenadą internetu, to ja bym dzisiaj to musiał podwójnie źle przeżywać. Rock dołącza do trendu komentarzy z własną serią Rock obraża. W serii tej Rock ogląda popularne filmy i je na bieżąco komentuje. Było to o tyle ciekawe, że Rock zawsze był osobą bezkonfliktową, która raczej wydawała się bardzo spokojna i miła, więc oglądanie jak Rock naśmiewa się z innych youtuberów było zwyczajnie zabawne.
Seria ta przyciągnęła ogromne wyświetlenia, bo każdy odcinek ma obecnie ponad 1,5 miliona wyświetleń, a sama seria stała... Jesus Christ. I to jest największy mój sukces życiowy. Byłem gruby, zły na siebie, zły na YouTube'a i zły w związku z tym, w którą stronę świat idzie. To wynika z mojego... Na granicy byłem eksplozji. I to jest moja droga do sukcesu. Muszę mieć po prostu burdel w głowie. Och, dobrze, że sobie odpuściłem to. Mimo, że to był duży sukces i sporo wyświetleń, to... W sensie dzisiaj z perspektywy czasu cieszę się, że to powstało, bo mogę się znaleźć w takim miejscu, że ktoś o mnie mówi w kontekście historii YouTube'a polskiego. Ale i patrzcie, i to bez narkotyków, nie? Shit. Może trochę zioła, no ale... To też tłumaczy moją nadwagę, rzecz jasna. Właśnie najpopularniejszą na całym kanale Roka. Ten jednak nie chciał tego przesadnie długo ciągnąć, więc zrezygnował z niej po kilku filmach. Ciekawa drama wydarzyła się przy okazji kanału Gimby Nie Znają. Wiecie, kurde, to też trzeba mieć charakter, żeby robisz coś, co się tak ogląda i mówisz, nie, koniec, to się nie zgadza z moim, z moją postawą i z moją moralnością. Shit. Który przedstawiał nostalgiczne rzeczy, których młodsze pokolenie pamięta. Twórca tego kanału zarejestrował znak towarowy Gimby Nie Znają i zaczął usuwać filmy innego youtubera Borbob TV, który prowadził serię. Znacie tę historię? Ja też przyglądałem się jej bardzo blisko. Dobra, wysłuchajmy tego, bo ja zakłócam. Autentycznie ziomek opatentował hasło Gimby Nie Znają, które było powszechnie używane w internecie w różnych kontekstach. I każdy, kto tego typu zwrotu użył na YouTubie, usuwał mu film. To straszne było. A ja poznałem tego faceta, go spotkałem we Wrocławiu. On w ogóle dosyć sympatyczny był. Ja nie wiem, czemu coś takiego zrobił. Nie wiem, czemu coś takiego zrobił, ale to jest jedna z gorszych rzeczy, jakie jeden twórca może zrobić drugiemu. Masakra po prostu. O tej samej nazwie. Było to dosyć dziwne i oczywiście spotkało się to z ogromną dezaprobatą społeczności YouTube'owej. Głównie przez fakt, że Turpat chciał zarejestrować slogan, którego wcale nie wymyślił, a było to znane sformułowanie, które pojawiało się w mowie potocznej. Właśnie to jest też tak, że on nie tylko chciał, próbował zarejestrować i roszczenia wobec tego zwrotu, Gimby Nie Znają, wysyłał do YouTube'a jeszcze zanim w ogóle ten zwrot stał się jego własnością. Nie wiem, jak to ostatecznie się potoczyło. Czy on uzyskał prawa do tego zwrotu? To w ogóle jakieś absurdalne było. Kompletnie absurdalne. W ogóle niesamowite, że ktoś wpadł na taki pomysł. Że opatentuje sobie zwrot, który powszechnie jest używany. Zwłaszcza w czasie gimnazjum. Opatentuje sobie, że on stanie się moją własnością i nikt nie będzie mógł go wykorzystywać, tylko ja. Kto pierwszy, ten lepszy. No tak. Teoretycznie kto pierwszy, ten lepszy, w porządku, natomiast to nie jest zwrot, który mógłby być czyjąś własnością, kiedy jest powszechnie w języku używany. To tak jakbyś mógł, tak jakbyś dzień dobry opatentował. Bo oczywiście nie w tym stopniu, bo dzień dobry jest używany znacznie powszechniej, ale jednak to było na tyle używane w języku polskim, że nie mogło stać się czyjąś własnością. Finalnie zrezygnował z usuwania filmów konkurencji, a jego reputacja mocno na tym ucierpiała. Jego filmy przez dłuższy czas zdobywały ogrom negatywnych ocen. Z ciekawych rzeczy spoza polskiego YouTube'a, to najpopularniejszy wówczas YouTuber na świecie PewDiePie nagrywa film na temat Korwina, w którym ogląda i komentuje jego dosyć zabawny wywiad w brytyjskiej telewizji. Dodając to na końcu, że w sumie Korwin czasami mówi z sensem. Z trochę mniej... To w ogóle zabawna była historia z PewDiePie, bo wtedy dużo stracił wielu polskich widzów. W ogóle z Konfederacją, z Korwinem to było tak, że on... To jest taka partia i to jest taki polityk, który bardzo ogromnym uznaniem cieszy się wśród ludzi, którzy jeszcze nie mają praw wyborczych. Z jakiegoś powodu to przemawia bardzo, bardzo mocno do młodych ludzi. Ci młodzi ludzie, jak potem wychodzą, robią się trochę starsi, to nabierają do tego odrobinę dystansu. No ale wiadomo, że większość widzów YouTube'a, no to byli młodzi ludzie. Więc PewDiePie, no trochę im się naraził. No tak to jakoś było. Patrzcie Państwo, co tu się odbywa. To jest znany gwiazdor. On też mógł bardzo dużo osiągnąć na YouTubie. Powinien przekuć ten swój patologiczny sukces na coś pozytywnego. Pozytywnych rzeczy to 2017 to też początek niezbyt dobrego tematu. Ej. Czy ja tam widzę Buxtona? 1,80 m? Znaczy 1,90 m? Będę jakim były pat. Ej, i tam jeszcze obok jest ten. To jest Gola? Kurde, poważna sprawa. Oni tam byli jako co? Obstawa? Magicala? Mistrz MMA z Rzeszowa? To streamy. A zapoczątkował ten trend nie kto inny jak Daniel Magical, robiąc streamy praktycznie bez przerwy. Aha, bo to jest początek Fame MMA, dlatego on ma koszulkę Fame MMA. To faktycznie oni są jego obstawą. Kurde, Boxel wygląda tam naprawdę. Nie podchodźcie, kurde, z tym mikrofonem, bo zabiję. O, shit.
Jesus. Mafia. Ze swojego domu, w którym panował wieczny remont. Główną rozrywką na tej transmisji był alkohol, bójki czy ogólnie szeroko pojęta patologia. Streamy te jednak cieszyły się ogromną popularnością i w pewnym momencie setki tysięcy osób śledziły poczynania Daniela. Setki tysięcy osób oglądaliście to? Siedzieliście przy tym? Jesteście współtwórcami tej patologii. Założę się, że jest dużo takich, co dzisiaj z tego wyrośli, ale wcześniej to siedzieli, oglądali godzinami, jak gościu się upadla, jak upadla swoją matkę i swoich kolegów. Nie, nigdy, jasne, jasne, jasne. Gocha, gocha, 3 złote, no nie oglądałem, już to widzę. Tam było 100 tysięcy ludzi, ktoś to musiał oglądać, no. Po polskim internecie zaczyna rozchodzić się nagranie, w którym młody chłopak pozbawiony emocji opowiada o swoim prestiżowym życiu. Film ten był całkiem zabawny, a wiele osób porównywało go do Testa Wirona. Co bystrzejsi uwierzyli, że to na serio i się oburzyli. Hej, ja uwierzyłem, że to na serio. W sensie, więc należę do tych co bystrzejszych. Ale nie tak dokładnie uwierzyłem w to, co on chce sprzedawać. Wydawało mi się, że jest w tym trochę ściemy. Natomiast to, w jaki sposób on realizował te materiały, totalnie bez polotu i bez emocji, to wydawało mi się, że to nie może być... że to nie jest w 100% reżyserowane, że to są gdzieś jakieś jego przemyślenia. Tylko, że takie... Ale on, ten początek taki, jakkolwiek kontrowersje by nie wzbudzał, to spotkało się to raczej z moją sympatią. Ja miałem skłonność, żeby z tego żartować. Natomiast uważałem, że to facet ma jakieś tam doświadczenia. Może ma bogatych rodziców, opowiada o swoim bogactwie. No niech sobie opowiada, nikomu krzywdy tym nie robi. Ale ludzie się strasznie spinali z tego powodu. On ani nie był wulgarny w tych materiałach. To jest taki pozytywny przekaz. Irytujący, ale pozytywny. No, nie wiem, czy pozytywny. Nie wiem, czy to nie jest... Może, powiedzmy, nie był to przekaz negatywny, o tak. Pośród całej tej patologii, która wtedy na YouTubie rządziła, to on się wyróżniał na plus. Może to jednorazowy sketch i nikt raczej nie spodziewał się, że ten oto młody chłopak przez następne lata będzie najbardziej kontrowersyjną osobą na polskim YouTubie. Chodzi o... Weźcie pod uwagę, że mówimy o początkach. Nie? Jakby to, w którą stronę poszedł ten młody gentleman, to jest rzecz już zupełnie inna. Natomiast ten początek i te pierwsze wrażenia takie miałem raczej okej. No. Niech sobie tam mówi, niech sobie nagrywa, nikomu krzywda się z tego powodu nie dzieje. No chyba, że ktoś jako krzywdę postrzega to, że o, on ma, a ja nie mam, jest mi źle. No to taka krzywda to owszem. Oczywiście oprócz Wila, który stał się jednym z największych fenomenów polskiego YouTube'a. W kilka miesięcy zdobył 1 milion subskrypcji, jego filmy również cieszyły się ogromną popularnością, a za całą postacią Kruszwila stał Łukasz Wawrzyniak, raczej antybohater polskiego YouTube'a, którego historia jest bardzo ciekawa. Polecam film Klauna Cobaina w tym temacie. No też ten kamerzysta mi umknął w ogóle. Wiem, że była taka osoba i że ona była kontrowersyjna, ale co się tam działo, jak to się działo? To chyba było po moim rokobraża, ja wtedy potrzebowałem trochę przerwy od internetu, od YouTube'a i może dlatego mi to umknęło. A może warto do tego wrócić dzisiaj. Jest dużo, tutaj dużo się rzeczy pojawiło, do których warto wrócić i obejrzeć. 2018 był rokiem, który na zawsze zmieni to, jak wygląda polski nie tylko YouTube, ale i cały internet. Otóż bowiem w tym roku odbywa się pierwsza edycja wszystkim dobrze znanej federacji Fame MMA. W ogromnej mierze zmienia to, jak ludzie podchodzą do swojej kariery. Wielu influencerów zauważyło, że dużo bardziej opłaca się tworzyć sztuczne konflikty. Złe światło tam, to jeszcze stare czasy, czekajcie. Twarz Boxdela wygląda, jakby w ogóle nie miał kantów żadnych. Jedna płaska twarz, złe światło. Ale to pierwsze gale, to jeszcze nie wiedzieli, jak oświetlać człowieka. Influencerów zauważyło, że dużo bardziej opłaca się tworzyć sztuczne konflikty i trenować MMA, niż tworzyć realnie dobry content. Stąd wiele osób obecnie dosłownie porzuciło swoje internetowe kariery, a jedyne, czym się zajmują, to biorą udział w walkach. Ale to jest kolejny sukces Boxdela, te fejmy. Jego udział w tym, w realizacji tego projektu jest niezaprzeczalny. I on był w zasadzie takim głównym czynnikiem napędowym sukcesu tej gali. Także po raz kolejny Boxdel coś zrealizował i wymyślił, no bo ma kawał łba na karku. To chociaż ostatnio opowiadał, że to go trochę napędzają narkotyki, albo napędzały go narkotyki. No może to trzeba, kurde. Może tego jeszcze nie rozważałem w swojej karierze. Kurde, może jeszcze przede mną sukces, tylko odpowiednią porcję mefedronu trzeba sobie załatwić. No to jest jakaś opcja, nie? Bo miałem dwie. Albo zacznę pokazywać dupę w internecie, jak się już źle potoczy moja kariera, ale tu dochodzi druga, czyli mefedron. Więc okej. Wolę ten mefedron niż pokazywanie dupy. A przy jednej rzeczy zapomniałem. Jeszcze można zostać NPC-tem na TikToku, więc to też jest opcja jakaś. Pap, amazing. Ice cream so good.
Ice cream so good. Chińskich często kończy się to w nie najlepszy sposób. W roku 2018 odbywają się dwie gale. O ile pierwsza była raczej średnia, tak w drugiej odbywa się jedna z ciekawszych walk w całej historii gali. Otóż Raphonix versus Daniel Magical, którzy od kilku lat toczyli spór internetowy. Walka kończy się... Czemu nie wszystkie opcje naraz? No nie można sobie od razu zużywać... Jestem jak Fagata, mam plan A, B i C, to nawet jestem lepszy niż Fagata, bo Fagata miała tylko jeden plan dodatkowy, nie? Ja mam trzy plany, nie mogę wykorzystać wszystkich naraz, come on. Po kilku sekundach jedną z najbardziej nieprzyjemnych do oglądania kontuzji, w której Danielowi noga złamała się w kształt litery L. Mimo że nieprzyjemne, to definitywnie sprawiło, że o wydarzeniu zrobiło się głośno, co pomogło w przyszłych edycjach. W międzyczasie, gdy tworzona była pierwsza gala Fame MMA, Boxdel razem z... Pamiętacie te gadki przy tych pierwszych galach? Że ci ludzie mają szansę zmienić swoje życie, że mogą się teraz zaangażować w sport i że to jest dobry ruch z ich strony. A tak naprawdę chodziło o to, żeby kurde patologia się napierdalała na ringu. To jest... Ale jaki PR wokół tego był budowany niesamowity i dużo osób się kłóciło wtedy, że jak ja mówiłem takie rzeczy, to mówili, gdzie ty nie znasz się, Magical i ma szansę wyjść na swoje, trzeba mu pomagać. Jak huśwa mać. Serio? Ludzie to łykali, chcieli, ale to jest też, ludzie lubią może wierzyć w taką historię przemiany, w ten taki, w odnowę jakąś, że wychodzisz z dna i sięgasz szczytów. Jednak to coś dobrego w nas jest. Cały czas poddajemy to w wątpliwość i głośno protestujemy przeciwko, głośno protestujemy, kiedy rzeczy wątpliwe się przydarzają, ale gdzieś tam głęboko w sercu wierzymy w to, że ktoś może zmienić swoje życie na lepsze. O. Wy jesteście sympatyczni wszyscy w tym internecie. Naiwni? Ale sympatyczni bardzo. A mnie, no ludzie mnie nazywają naiwniakiem, no. No niech będzie. Jamie Palisade i Meduzą gniali po koszalinie za klaunem, który podobno nawiedza okolice. Sytuacja oczywiście była zwykłym ustawionym show dla widzów. Ej, żeby wszystko było jasne, takie historie przemiany, to się zdarzają. To są autentycznie. To nie jest tak, że nigdy nic takiego się nie zdarzyło. Oczywiście, że się zdarzyło. Natomiast miałem poważne wątpliwości, czy Fame MMA ma taką wizję dla swoich zawodników. W to wątpiłem. Ale to już było. Było, minęło. Wiemy, jak się te sytuacje potoczyły, więc trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości co do intencji włodarzy wielkich. Jednak przyciągała ogromne liczby. Streamy na ten temat oglądały dziesiątki tysięcy osób, a niektóre filmy o wydarzeniu mają obecnie miliony wyświetleń. Mandzio oraz kolega Ignacio tworzyli kanał Mniej Więcej. Kanał ten był mocno inspirowany zagranicznym Good Mythical Morning, co było zauważalne na pierwszy rzut oka. Po fali komentarzy na ten temat zdecydowali się oni na dosyć wyjątkowy w skali polskiego internetu ruch. Zakupili oni prawo do tworzenia ich własnej wersji, więc mieli licencję. Była to prawdopodobnie jedyna taka sytuacja w historii polskiego YouTube'a, więc... To nie do końca było też tak. O ile sobie przypominam, a to z pierwszej ręki jest informacja, te licencje, to nie tak, że oni się zdecydowali, tylko musieli kupić te licencje. Tam już doszło do jakiegoś sporu pomiędzy właścicielami formatu Good Mythical Morning a chłopakami, że jeżeli chcieli prowadzić program w tym stylu, to musieli tą licencję wykupić. I to, gdyby tego nie zrobili, to nie mogliby dalej prowadzić programu. Tak sobie przypominam. To też nie jest tak, że sobie zapisuję te wszystkie informacje na Messengerze, bo nie wiedziałem, że warto screenshoty robić i można potem to wykorzystać, ale wydaje mi się, że tutaj za bardzo nie mieli wyjścia. Niezależnie od wszystkiego było widać, skąd czerpią inspirację, ale robili to w miarę dobrze. W Polsce to się oglądało dosyć fajnie, więc to był pozytywny program po raz kolejny. Jest to warte odnotowania. Wardęga po latach nieaktywności swojego głównego kanału traci pierwsze miejsce w rankingu polskiego YouTube'a i zostaje wyprzedzony przez Blowka. Wybucha głośna afera z patostreamerem na literę G. Otóż wycinki jego streamów, w których obrażał innych ludzi, groził im, czy też mówił niestosowne rzeczy do osób podobno nie... O kogo chodzi? Na literę G? Góral, okej. Okay. ...letnich rozniosły się po całym internecie, wybuchła z tego ogromna afera na całą Polskę. Sprawą zainteresowały się media, nawet prokuratura. Kanał jego mościa został usunięty, a on zepchnięty do podziemia internetowego, gdzie funkcjonuje praktycznie do dzisiaj, dalej robiąc mocno szkodliwy content. Co ciekawe, to w obecnym roku dowiedzieliśmy się, że pozwał on Radio Poznań na 1 000 000 złotych za publikację na jego temat. Nie tylko on jednak zostaje zbanowany. Poza nim dwójka największych patostreamerów, czyli Raphonix i Daniel Magical, zostają zbanowani. I chociaż wydaje się to dobry krok, to jednak mało konsekwentny. To jest też coś takiego, o czym chyba wczoraj rozmawialiśmy. Nie pamiętam w jakim kontekście dokładnie.
że YouTube'owi dużo czasu zajęło zbanowanie tych twórców, a to dlatego, że YouTube bardzo dobrze na tym zarabiał. Że streamy w Polsce, które miały 100 tysięcy widzów, to był ogromny sukces i ogromne pieniądze. I YouTube tak się nie zabiera za bardzo do banowania tego typu rzeczy, chyba że w kraju, w którym to się odbywa, władze zaczynają protestować. Bo to jest wyraźna patologia. No i wtedy YouTube podejmuje kroki, że zbanuje. Więc te platformy to takie... są szybkie wtedy, kiedy mają w tym interes. Jak nie mają w tym interesu, to bardzo powoli działają, bo można na tym zarobić. To zarówno Daniel, TikTok jak i ja, to samo. Nic sobie z tego nie robią. I przez następne lata co chwilę tworzą nowe konta, z których streamują, aż YouTube ich nie zbanuje. Co często YouTube'owi szło bardzo wolno. Rafonix również próbował wrócić przy okazji kilku kanałów, jednak zawsze kończyło się to trwałą blokadą konta, mimo że raz nawet nie pokazywał twarzy, kryjąc się za maską. W 2018 nowa gra staje się najpopularniejszą do nagrywania. Chodzi oczywiście o Fortnite'a, gra, która stała się fenomenem na skalę Minecrafta, a w pewnym momencie każdy streamer oraz youtuber w niego grał. Youtuberem, który najlepiej wykorzystał ten trend, był Jacob, który do dzisiaj tworzy kontent związany z Fortnite'em, utrzymując wyświetlenia na naprawdę dobrym poziomie. A jest jakiś taki młody polski streamer, który mocno na Fortnite'cie zaszalał? Jak on się nazywa? Ten, co nie pokazuje twarzy. Ja go znam, osobiście go poznałem, tylko wyleciało mi teraz z głowy. No tak czy inaczej, Evron, tak czy inaczej na tym Fortnite'cie to się chyba nadal wykręca rzeczy. Nawet nie wiem, co chłopak robi dzisiaj, ale no to był duży sukces tej gierki. Ale też ten cały ninja, który tutaj był takim bohaterem, to ninja, o Jezu. On też był super popularny, też był chyba trochę toksyczny. Evron jest trochę toksyczny, ale whatever, nieważne. Czego w ogóle nie można by powiedzieć po tym, jak się go pozna na jakby osobiście. Mam tą przewagę, ja wiem, jak Evron wygląda. Więc bardzo, bardzo sympatyczny chłopak, który totalnie nie jest toksyczny. No jednak czasami Twitch, streamowanie wyciąga z nas najgorsze cechy. Może. Ninja się sprzedał mikserowi za 50 baniek i potem już nie był w stanie chyba wrócić do tego Twitcha. Chociaż pewnie coś tam robi, jakieś wyświetlenia, ale to nie to, co kiedyś. Nie? Gimper bierze udział w Tańcu z Gwiazdami. Dzięki. A nie, udało mi się do tej pory uniknąć patrzenia na tańczącego Gimpera. Teraz niestety muszę to zobaczyć. Jego silnej pozycji internetowej, oddanej społeczności oraz temu, że program polegał na głosowaniu widzów, dostaje się on aż do finału, w którym niestety przegrywa. Jego występ wzbudza spore On z kim on przegrał? Z niewidzącą dziewczyną? Z niewidomą? Wszystko to jakby... Kurde, o... To są dziwne rzeczy w ogóle. Ciężko się odnieść do tego. Znaczy każdy możliwy żart, jaki mi się nasuwa, jest taki, że zaraz mnie ktoś skasuje z internetu, no. Tęsknię za czasami, gdzie można było żartować ze wszystkiego i nikt się jakoś nie czuł oburzony w cudzym imieniu. Nie widzisz problemu? Jezus, przestańcie. Proszę mnie nie prowokować. O Boże, okropne towarzystwo. Kontrowersje. Część ludzi twierdziła, że nie zasłużył na zajście aż tak daleko, a druga twierdziła, że program był ustawiony i powinien wygrać według głosów widzów. W programie Uwaga TVN za to pojawia się materiał o Kruszwilu. Poza materiałem jego kanał zostaje zgłoszony do prokuratury przez filmy, w których udział brał jego nieletni brat. YouTube nakłada na jego kanał ograniczenia, przez co Kruszwil decyduje się na własnoręczne usunięcie kanału z platformy. Ten krótki film, w którym jego młodszy brat brał udział, to chyba było... Trzeba było złapać dziewczynę za pośladek i ocenić ten pośladek w skali od 1 do 10. A że on był nieletni, no to... czynności seksualne z udziałem nieletnich, tak dalej. Więc to było to. Pamiętam, że to w ogóle... Bo to jest taka sytuacja, w której należy się oburzać. Natomiast trudno mi uwierzyć, że ludzie oglądali ten film i mówili: o, jaki biedny młody chłopiec. O nie, trauma na całe życie. Ale tak było dużo osób oburzonych tą całą sytuacją. To nie powinno mieć miejsca na YouTubie, to jest rzecz jasna, to jest bezdyskusyjne. Natomiast oburzenie ludzi, to już chyba żeśmy zaczęli wchodzić w takie czasy, kiedy warto jest oburzać się w cudzym imieniu i udawać wielce oburzonego, bo coś tam strasznego się wydarzyło. Więc jak słuchałem niektóre głosy oburzonych twórców, to się łapałem za głowę. Tak, to jest tak bardzo dobre. Oburzenie pod publikę. No. Więc mi się to wydawało zabawne. Oczywiście uważałem, że YouTube powinien to zablokować z oczywistych powodów, natomiast nie byłem oburzony w ogóle. Ale może ja też jestem boomerem z innych czasów. Po czym założył nowy kanał.
W 2019 pewien krakowski youtuber, który od dłuższego czasu zdobywa ogromną popularność, postanawia zamknąć się na rok w mieszkaniu ze swoimi znajomymi i tworzyć dla swoich widzów codzienny content. Tym youtuberem jest Freeze i chodzi oczywiście o Dom Ekipy. Projekt, który okaże się fenomenem, wprowadzając na dobre... Ej, ale Mini Mike był z castingu, nie? To jest tak, zamyka się znajomymi w chacie, a nisko rosły jest z castingu, żeby pasował do ekipy. Czy to nie jest jakiś rodzaj... mi to pachnie... W sensie odniósł sukces i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale mi to pachnie szukaniem nisko rosłego pod wyświetlenia, no. Ale okej. Okay. Ja myślałem, no, kiedyś myślałem, że to po prostu był jego kumpel, że tak się kumplowali się, znali się, nie? Ale szukamy niskorosłego i robimy casting na niskorosłego. Czy to nie było? Nie szukali niskorosłego, tylko po prostu on był jedną z osób w castingu i wybrali jego. Bo to też jest znaczące, nie? No ale na pewno jakby... szukali niskorosłego. No, oh, come on. Okej, okay, no niby można to krytykować, niby niekoniecznie. Do Polski trend na tworzenie własnych... Tam nie wiem. Ogrom osób po nim będzie próbować powtórzyć sukces ekipy, jednak nikomu się nie uda. Wielu jednak próbowało, a definitywnie najbliżej był Team X. Projekt, który moim zdaniem zmienił w ogromnej mierze jak wygląda dzisiejszy YouTube. Team X, w przeciwieństwie do Freeza, nie był grupą znajomych. No tak, zupełnie inaczej wygląda dzisiaj ten człowiek. Niby to samo ujęcie, ale jakoś inaczej, tak. Jakoś coś tu nie gra. Bo co prawda Mini Mike'a Freeze znalazł z ogłoszenia, jednak poza nim ekipa to byli sami znajomi Freeza. Team X to korporacyjna wersja ekipy. Każdy, kto był w projekcie, musiał podpisać dosyć rygorystyczne umowy, które przykładowo zakazywały wypowiadania się na poszczególne tematy, a sam projekt miał za zadanie sztucznie stworzyć nowych influencerów, by później zarabiać na nich dzięki pobieraniu części ich przychodów. Widzicie, jaki to był? Ale to opowiadałem o tym wcześniej, że ludzie, którzy stali za Grażyną Żarko czy za Baśka TV, to mieli ten pomysł lata wcześniej. To był niezły pomysł biznesowy. Wykorzystujesz swoją popularność, żeby wprowadzić nowe gwiazdy, nowych influencerów i potem zarabiasz na tych influencerach, których sam wykreowałeś. No to nie sądzę, żeby w Polsce ten pomysł został wprowadzony jako pierwszy, ale on niewątpliwie miał szansę być bardzo skuteczny. Tyle tylko, że ci influencerzy jakoś się z tych umów się udało im wykaraskać. No ale biznesowo to był bardzo dobry pomysł, który mi się nie podoba za bardzo, bo to jest jednak żerowanie na cudzych osiągnięciach, ale biznesowo bardzo dobry. I też dla Stewarta dobry pomysł, żeby się wycofać z internetu, że on może jakby siedzieć tam na górze, pociągać za sznurki, ale jego chyba też wysiudali ostatecznie. On też chyba został wykorzystany w tym całym projekcie. I ludzie, którzy się zajmowali marketingiem tam rządzą, którzy są trochę z tyłu. Genzi przecież tak działa. No to chyba rozmawialiśmy o tym wcześniej, że w ten sposób się tworzyło nowe dziewczyny influencerki, a dzisiaj już nie ma co polegać na tych dziewczynach influencerkach i się tworzy influencerki przez sztuczną inteligencję. AI generuje zdjęcia, obrazki i tam generuje też reklamowe jakieś wpisy i w zasadzie nie potrzebujesz żywego człowieka, żeby to robić skutecznie. Dla ludzi, którzy oglądają na Instagramie zdjęcia, nie ma znaczenia, czy to jest żywa dziewczyna, czy to jest dziewczyna wygenerowana kompletnie. To jest też ciekawa rzecz. Może też jest tak, że my, oglądając ludzi w internecie, to nie ma dla nas znaczenia, czy to są prawdziwi ludzie, czy to są sztuczni i wymyśleni. Może jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że większość ludzi w internecie jest jednak sztucznych. W sensie z własnego wyboru, ale nie są prawdziwymi ludźmi. Nie są autentyczni. Więc totalnie nam nie przeszkadza, czy nie są autentyczni będąc człowiekiem, czy nie są autentyczni, bo zostali wygenerowani przez AI. Przed tym oczywiście istniały sytuacje, w których duży youtuber pomagał komuś z kanałem. Jednak zawsze była to zwyczajna pomoc koledze. Nigdy wcześniej nie było sytuacji, w których spisywane były umowy z krami na miliony złotych, by później pobierać z kogoś procent. Była to nowość, która obecnie jest coraz bardziej normalna i wielu nowych youtuberów w życiu nie stworzyło w pełni żadnego filmu, ani do niczego same nie doszli, a są zwykłymi projektami innych ludzi. Marcin Dubiel, chcąc zmienić swoje życie, wylatuje do Kenii, gdzie założył... Że Marcin Dubiel dopiero tu się pojawia, jego historia na YouTubie to była znacznie dłuższa. I powiedziałbym, że on jest znaczącą osobą w historii polskiego YouTuba, co niedobrze świadczy o polskim YouTubie, ale jednak. Ten wylot do Kenii to już był efekt, to już konsekwencja była o różnych innych idiotycznych rzeczy, które robił w przeszłości, które warto było... Chociaż może dobrze, że nie pojawia się tutaj zbyt często. Żenia chciał pomagać i pokazać swoją przemianę w lepszego człowieka.
Skończyło się na tym, że śmiał się z dziecka przez jego kolor skóry, przez co został okrzyknięty rasistą, Nieprawda, nie tylko przez kolor skóry. Jego kolega przyniósł małe dziecko, takie, co jeszcze chyba chodzić nie potrafiło samo, i powiedział, ej, zobacz, skośny Murzyn. I on to wrzucił na Instagrama. Kurwa mać. Jechał w poszukiwaniu odnowy. No bo miał jakieś azjatyckie rysy, ten mały dzieciak, no. I on to wrzucił na Instagrama. Jak? On powinien, gdziekolwiek Dubiel się przemieszcza, to powinien mieć taką osobę, która pełni nad nim nadzór i pilnuje każdego słowa, które on wypowiada. Bo Dubiel ma przyszłość w social mediach, z jakiegoś powodu, niezależnie od tego, co robi, to się trzyma i ludzie go followują i z jakiegoś powodu lubią patrzeć na jego zdjęcia. Ma w sobie coś takiego, co ludzi trzyma przy nim. Ale on potrzebuje nadzorcy, potrzebuje kogoś, kto będzie go pilnował, bo inaczej to się nie da. Chociaż w obliczu aktualnych problemów to nawet nadzorca nie pomaga. To już są takie problemy, które przerastają zwyczajny marketing. O Jezu, niesamowita historia. To jest, o nim to powinien powstać serial na Netflixie. Mówiąc skandal na całą Polskę. W 2019 Polskę odwiedza jeden z najpopularniejszych zagranicznych twórców, czyli Casey Neistat. Jak się okazało, lata później jego wizyta w naszym kraju oraz 9-minutowy filmik kosztowała nas ponad 1 000 000 polskich złotych. Co wywołało aferę w polskich mediach, kiedy kwota ta wyszła na jaw. A 1 000 000 to nie było tak dużo, jeżeli chodzi o jego przyjazdy. W sensie z polskiej perspektywy to jest dużo. On chyba brał 1 000 000 dolarów za jakąś taką akcję z Samsungiem czy coś. To też była akcja reklamowa. Więc za Polskę ile wtedy dolar kosztował? 4 złote? 250 tysięcy, także i tak była duża zniżka. A po co? To wbrew pozorom nie był taki zły ruch marketingowy. To znaczy... Jest dużo pozytywnych głosów w internecie, w YouTubie, na TikToku na temat Polski i sądzę, że to raczej służy Polsce. Więc to był to, jeżeli chodzi o marketing, to nie było złe posunięcie. Gdybyś miał inwestować w telewizję, żeby zareklamować Polskę w taki sposób, to musiałbyś dużo więcej zainwestować. Więc okej, można krytykować, bo to jest 1 000 000 złotych, który by się przydał wielu osobom w inny sposób, ale jeżeli chodzi o jakiś marketing i promowanie kraju, to nie był to taki zły pomysł. Nawet nie wiem, jaka władza wtedy była. 2019? No to była... Nie, w 2019 żeśmy się dowiedzieli. Ale to była ta nasza poprzedni rządzący. I więc ja mimo tego, że mam do nich raczej taki niespecjalnie dobry stosunek, to nie krytykowałbym bardzo tego typu wydatku. A zwłaszcza, że innych wydatków dużo gorszych było więcej. Lekostronniczy po 4 latach wracają i tym razem po nagraniu kolejnego 1000 odcinków nie przerywają programu, a robią tylko krótką przerwę. Program ten jest stworzony więc aż po dziś dzień. Pod koniec roku powstaje kanał sportowy, czyli wspólny projekt Krzysztofa Sanowskiego, Michała Pola, Mateusza Borka. Jeszcze nie wiedzieli. Jeszcze się lubili chłopaki. Dobra ekipa. Jeszcze sobie przybili 5 w kiblu. Umowa obowiązująca do końca życia. I Tomasza Smokowskiego. Projekt ten okaże się ogromny. Jeszcze nikt nic nie mówił na mieście. Głównie za sprawą serii, które prowadził Krzysztof Sanowski, jak Hate Park czy Dziennikarski Zero. Banot zdobywa 140-metrowy hotel Marriott bez zabezpieczeń. O sytuacji mówiły wszystkie media w Polsce oraz niektóre za granicą, a jego film ma obecnie 4 miliony wyświetleń. I takie rzeczy, jak ktoś się wspina na hotel, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego miało miejsce wtedy. Ale takie rzeczy z automatu się blokuje albo powinno się blokować, bo z jednej strony to jest ogromne osiągnięcie, ale z drugiej strony duże ryzyko, że znajdą się ludzie, którzy będą to próbowali powtórzyć. Bo to jest moment, w którym twój film osiąga popularność, jest takim momentem, w którym sporo ludzi sobie pomyśli, okej, może ja też spróbuję osiągnąć popularność w ten sposób. Więc mówicie, że to jest selekcja naturalna? No nie, nasza powinność jako społeczeństwa jest też taka, żeby chronić jednostki, które są bezmyślne. No tak to jest. Na dobre i na złe. No. Chronić na siłę? No czasami, no ja wiem, kurde, to dłuższa byłaby filozoficzna dyskusja. I nawet jeżeli, trzeba brać pod uwagę to, nie? Że nawet jeżeli facet się do tego przygotowuje, to jego naśladowcy nie będą się do tego przygotowywali. No dlatego na skrzyżowaniach jest zielone światło i czerwone światło. Stoisz przed czerwonym światłem i mówisz, o kurde, zmuszają mnie, żeby stać. I czuję się, że moja wolność została ograniczona. No, na wszelki wypadek, społeczeństwo było pociągiem, to niestety poruszamy się w tempie najwolniejszego wagonu. Przesadzam? No może przesadzam. Okej, no nie musimy być zgodni w tej kwestii, nie? 2020 to kolejny rok wyborów prezydenckich i kolejny raz mamy ciekawy wątek YouTube'owy. Karol Paciorek, prowadzący kanał Imponderabilia, jako jedyny twórca internetowy gościł w swoim programie każdego kandydata na prezydenta, włącznie z urzędującym mu wcześniej Andrzejem Dudą. Odbywa się druga edycja akcji...
Serio? Uważacie, że to jest, bo facet się wspina i jest przygotowany i powinien to robić? Wydaje mi się, że po pierwsze kwestie naśladowców to już mamy z głowy, bo wiemy, że będą naśladowcy, ale wychodzicie z założenia, że idiotów i tak nie uratujesz, to niech się zabijają, nie? To okej, okay, no to przyjmuję ten argument, chociaż się z nim nie zgadzam. Ale właściciele budynku nie wyrażają zgody, żeby ktoś się wspinał po ich budynku, no. To też mają do tego prawo. To jest inna sytuacja. Wydaje mi się, że facet trochę łamie prawo. Nie jest to trafne spostrzeżenie, więc no ale okej, no. No w porządku, ja mu nie zabraniam tworzyć tego kontentu. Uważam, że on jest raczej szkodliwy, ten kontent, ale mówicie, że to promuje zdrowy tryb życia, że wychodzenie z domu, trenowanie wspinaczki, okej, no. Możemy mieć różne zdanie w tej kwestii. Ani ja nie wpłynę na rzeczywistość tutaj, ani wy, więc niech tam się dzieje, co się ma dziać. Hot 16 Challenge, która została zapoczątkowana przez rapera Solara. W akcji tej na początku raperzy, a potem praktycznie wszyscy znani ludzie w Polsce wzięli udział. Nominowani musieli nagrać 16-wersowe zwrotki i wrzucić je na YouTube'a, a wszystko po to, by jak najbardziej rozpromować zbiórkę na personel medyczny. Akcja okazała się ogromnym sukcesem, a w samej zabawie wziął udział nawet ówczesny prezydent Andrzej Duda. Zbiórka za to zebrała ponad 3,5. No tak, ta piosenka Andrzeja Dudy to trochę się ludzie... Jak to było, że krawędź mgły? Ostra krawędź mgły? Coś tam było... Cień mgły, ostry cień mgły. No fajne. Wydaje mi się, to z jednej strony fajnie, że się prezydent w to zaangażował, z drugiej strony nie wiem, czy to do... Wydaje mi się, że prezydent raczej nie powinien, ale no pozytywny miało to wpływ na pewno, zwiększyło zasięg. Nie mi oceniać. 500 000 złotych. Największym trendem growym YouTube okazuje się gra Among Us, która podbija wszelkie rekordy popularności w tym roku. To ma być Among Us, ale to Kaczyński? 1,9 miliona wyświetleń. Nieźle. Tam chyba głos podkładał, nie? Okej. Okay. Dzisiaj w ogóle przy AI to można cuda tworzyć. Ciekawa jest akcja kanału Vibibros, którzy ogłaszają, że zakładają własną partię nazwaną Wolność i Postęp. Akcja na początku wyglądała na realną partię, jednak z każdym kolejnym krokiem coraz bardziej było widać, że jest to zwykły żart. Dosyć słabe wykonanie i brak dalszego przemyślenia sprawiło, że finalnie wylało się na nich sporo hejtu, a akcję można śmiało uznać niewypałem, co zresztą przyznają sami autorzy. Freeze wypuszcza swój niesławny kurs Jak zostać YouTuberem, który staje się mocno kontrowersyjny i jest jego jedną z większych w top. Nie wiedziałem, że jest taki kurs, tam se kupił i może został YouTuberem znowu. Ale rozumiem, że to nie był dobry kurs, tak? Wizerunkowych. Kurs kosztował 1,000 złotych, a gdyby tego było mało, to analizując zawartość, jest to bardziej historia jakiejś niż realny kurs, który nauczy cię jak zostać topowym YouTuberem. Odbywa się Hate Park z udziałem Neymana. Transmisja ta jest prawdopodobnie najpopularniejszą w historii YouTube'a, bo na dzień dzisiejszy, po 3 latach, obejrzało ją ponad 12 milionów osób. A może nie obejrzało 12 milionów osób, niektórzy pewnie oglądali po 2 razy. Na przykład Neyman. Free stworzy projekt Twoje 5 minut, który ma wyłonić ludzi, którzy założą własny kanał na wzór pierwszy. Free to jest kolejny mózgowiec. Tak jak Boxdel, oni się wyróżniają powiedzmy w innych kategoriach, ale obaj mają łby na karku i dobrze czują YouTube'a i wiedzą co robić, żeby zrobić projekty, które są oglądane i dobrze na tym wyjść finansowo. Ekipy. Projekt zostaje dobrze przyjęty, a kanał Gen Z stworzony z wygranych pierwszej edycji jest sukcesem na skalę pierwszego sezonu ekipy. Ale ładne okładki też. To się nie dziwię, że to się klikało. Zobaczcie, jakie są kolorki. Jak dobrze są wyeksponowane twarze. Mają utalentowanego grafika, który też bardzo dobrze czuje YouTube'a. Ja wiem, że bardzo często to są kopiowane okładki. Przynajmniej te, powiedzmy, nie tyle w kwestiach kolorystycznych, bo to już jest raczej wybór artysty, ale jak to się mówi? Układu na okładce. To były często kopie tego, co na zachodzie miało miejsce i się sprawdzało. No to już były takie czasy, że strzałki przestały działać tak bardzo. Jest to też kompozycja była YouTube'a, kopiowana. Wspomniałem przy okazji Teamu X. YouTube dodaje funkcję Shorts, dzięki której YouTube mógł zacząć konkurować z TikTokiem. Tworzy to nową falę twórców, którzy zdobywają swoją popularność tylko za sprawą bardzo krótkich filmów. Koronnym przykładem jest Czajnik, który najpierw przez długi czas tworzył tylko shortsy, po to by później przejść na dłuższy content. No to też okładki, takie w odpowiednim stylu. Oglądałem taki materiał analizujący TikToka i wniosek ostatecznie, jaki płynął z tego materiału, jest taki, że prędzej czy później wszyscy twórcy, którzy osiągną coś na TikToku, przerzucą się na YouTube'a, ponieważ na YouTubie na tym samym kontencie możesz zarabiać wiele, wiele razy więcej. Że jeżeli chodzi o monetyzację, to YouTube jest lata świetlne przed konkurencją. I tak jak kiedyś dla początkującego YouTubera
takim pomysłem na przyszłość mogła być telewizja, tak dzisiaj dla każdego początkującego TikTokera pomysłem na przyszłość jest YouTube. Bo YouTube jest bardzo, bardzo skuteczny w monetyzacji treści. To wszystko ściągnięte z MrBeasta, no dobre wzorce należy kopiować, jak się nie ma własnych pomysłów na przykład. Ostatecznie, jeżeli coś działa, no nie jest tak, że ja chwalę tego typu rzeczy, no ale dla jego widzów to nie ma dużego znaczenia, więc jest skuteczny. Wszędzie ta sama twarz? Być może. To jak Keanu Reeves. Obecnie czajnik pod względem wyświetleń jest topowym twórcą w Polsce. Ciekawym fenomenem staje się Hezjusz. Kanał, na którym 70-letni... Kurde, moja osobista konkurencja na to wygląda. Shit. Moją ambicją jest bycie najstarszym twórcą na YouTubie, a tu wchodzi jakiś dziad, kurde, z emeryturą. I on ma czas, bo on ma emeryturę, nie musi się dziećmi zajmować. Jak ja mam z nim konkurować? Nie, żartuję, nie znam. Nie znam gościa, ale no wiecie. To jest, nie mam szansy z nim konkurować, bo on wyraźnie jest ode mnie starszy. Letni emerytowany górnik gra w Minecrafta. Jego filmy nagle zaczęły zyskiwać setki tysięcy wyświetleń. Prawdopodobnie przez to, jak bardzo kontrastował z przepełnionym przemocą i patologią polskim YouTube'em. Hez już stał się bardzo popularny, jednak niestety przyniosło też to negatywny skutek. Był to niestety... Nie martw się, on jest starszy, ale ty jesteś większym dziadem. O, dziękuję, no zawsze mogę na was liczyć, tak wiecie jak mnie pocieszyć. Niestety początek przerobek z AI, a jego głos był wyjątkowo prosty do podrobienia. Stąd też na YouTubie i TikToku zaczęło się pojawiać ogrom bardzo wulgarnych przeróbek z jego głosem. Pojawiło się też dużo ludzi, którzy zaczęli uprzykrzać życie Hezjuszowi, przez co ten nawet w pewnym momencie zamknął swój kanał. Kurde, ludzie tak gnoje są. Ja sobie żartowałem na początku, ale ktoś, kto przychodzi na YouTube'a, jest to dla niego nowe doświadczenie. Naprawdę, niełatwo sobie poradzić z ogarnięciem tego, w jaki sposób ludzie się zachowują w internecie. Lipa, nie? No dlatego... Nawet jak się pojawią starsi twórcy ode mnie na YouTubie, no to oni długo nie wytrzymają. To ciężko wejść do tego świata, będąc człowiekiem, który się urodził przed rokiem 80. To trzeba przez lata, kurde, wyrabiać sobie twarde dupsko, no. Sytuacja jest dosyć przykra, jednak na szczęście niedługo później Hez już wrócił do nagrywania i robi to do teraz. A, czyli zaczyna jednak. Zaczyna się bardzo głośna, czy jednostronna drama między Wardęgą a Verso, której druid zarzuca wiele kłamstw oraz najpoważniejszy kradzież. Ale tu Wardęga piłował ten content przez długi, długi czas, nie? Ale to się oglądało. Ludzie to lubili. Ja myślę, że to nie jest fajny content, ale to wiem, dużo ludzi przy tym mnóstwo czasu spędzało. Kradzież loga, którego miał używać bezprawnie przez ostatnie kilka lat. Sama drama była bardzo głośna i naruszyła bardzo dobrą do tej pory reputację Versów, co jednak finalnie nie zaszkodziło jej w znaczącym stopniu i dwa lata po dramie dalej jest topową influencerką. A to też jest dowód na to, nie wiem czy to dobry dowód czy zły, no tak działa internet, że nieważne co zrobisz, nawet najgorsze świństwa, w tym przypadku to akurat nie było najgorszych świństw, ale jak robisz swoje, idziesz w zaparte, masz wywalone na to, co ludzie o tobie myślą przez jakiś czas, to i tak wyjdziesz na prostą. Dubiel jest tego świetnym dowodem, Boxdel jest tego świetnym dowodem i być może Versof też jest dobrym dowodem na to. Po prostu robisz swoje i tyle, i masz gdzieś. Agata. Kamerzysta wreszcie przekracza granice na tyle, żeby ponieść konsekwencje. Nagrywa film, w którym znęca się nad niepełnosprawnym chłopakiem. Sprawa robi się głośna na całą Polskę. Nie tylko internet, ale i telewizja zaczęła mówić o sytuacji, przez co kamerzysta został nie tylko zbanowany, ale też aresztowany. Finalnie sprawa się... To mnie rozbraja, że ludzie, którzy trochę czują internet, to znaczy potrafią wymyślić, jakie treści się będą oglądać, a jakie nie, nie mają tego instynktu samozachowawczego. Że to jest, bardzo często się potwierdza, że ta silna potrzeba osiągnięcia sukcesu i brak instynktu idą w parze. Praktycznie za każdym razem, że to tak, i brak instynktu i jakaś totalna głupota. Bo nawet jeżeli ktoś jest bardzo złym człowiekiem, ale odnosi sukces w internecie, to wie, co mu można, czego mu nie można. Tak zakładam. Że jest w stanie przewidzieć, gdzie przekroczy granicę. Oni nie czuli. Ten facet totalnie nie czuł, gdzie jest granica. I ten wcześniej ten jego pomagier, jak mu tam było, ten młody, co się tam lansował zegarkiem drogim, to też przekroczył granicę, nawet nie wiedział, że ją przekracza, Kruszwil. No. Ciągnie się aż do teraz, a kamerzysta przebywa obecnie na wolności. Pojawia się nowa fala komentarzy. Głównymi reprezentantami na początku będą Konopski i Rewo. Nowe komentarze prowadzone jest w formie newsów, gdzie przedstawione jest, co się działo w ostatnim czasie w internecie, czy ogólnie... Ale Konopski się rozkręcił. Tam była taka drama z Wardęgą,
była ta drama z Leksiem. Myślałem, że on na tym popłynie, ale też robi swoje i robi to swoje skutecznie. Uważam, że przed Konopskim jest... że przed Konopskim wielka kariera stoi otworem, o ile czegoś nie spieprzy, nie? To znaczy on, jak każdy inny twórca, jest dokładnie narażony na to. Na to samo, że zapomni, że ma mroczne strony jego natura i je ujawni i będzie uważał, że to jest spoko. To jest akurat Revo, żeby wszystko było jasne, ja odróżniam jednego od drugiego. Ale nie, serio, możecie się śmiać, możecie tam żartować sobie z Konopskiego. Konopski jest bardzo młodym chłopakiem, który osiągnął już bardzo dużo i ciągle się uczy tego, co robi. Więc jak nie popełni jakiegoś kolosalnego błędu po drodze, to osiągnie na pewno bardzo dużo. Bo on będzie popularny w internecie, będzie też poszukiwany w innych miejscach. Już właściwie sam buduje swoją karierę i robi to skutecznie. A naprawdę jest młody, bardzo młody. Boję się, że jego skłonność do poszukiwania sensacji wpakuje go w jakieś poważne problemy. Albo być może poruszy kiedyś gniazdo szerszeni, którego nie powinien poruszać i go ktoś udupi poza internetem. Ale ja mu życzę jak najlepiej. Na świecie, przy okazji dodając do tego swój komentarz. Revo zacznie swoje krucjaty na temat skamów reklamowanych przez influencerów. Jako pierwszy zacznie nagłaśniać temat, dzięki czemu obecnie raczej rzadko uświadczymy, żeby influencer reklamował szemrane produkty na Instagramie. Ogólnie nowe komentarze będzie zmianą na lepsze, gdyż wreszcie ktoś patrzy influencerom na ręce i może ich wywoływać do tablicy oraz rozliczać. Później tego samego roku do grupy nowego komentarza dołącza Gimper i ta oto trójka aż do teraz będzie głównymi graczami na scenie nowego komentarza. Jego pędzel. Ja rozumiem, że można się cieszyć z odzyskanych włosów, ale come on. Kto mu podpowiedział tę fryzurę, no? Ale to... Jakie żarciki, bo tam... No, sam wyglądam, jak wyglądam, nie? Więc mam prawo nabijać się z innych. 2022 zaczyna się od bardzo głośnej dramy. Chodzi o dramę członka teamu X2 Leksia, którą zaczął Konopski, zarzucając mu, że ten jest fanatykiem małoletnich widzek. Szczególnie chodzi o jedną, która miała mieć 14 lat. Sprawa zrobiła się bardzo głośna i praktycznie momentalnie zniszczyła Leksiowi karierę. Po stronie Leksia opowiedział się Wardęga, pokazując, że dziewczyna wcale nie miała 14, a 15 lat, co sprawiło, że w świetle polskiego prawa Leksiu nie złamał żadnego prawa i nie można nazywać go słowem na P. W dodatku Wardęga pokazał... W ogóle jakby serio Konopskiemu się to upiekło. Pytanie, czy mu się opiekło już na zawsze? Bo w każdym momencie Leksiu może się obudzić i uznać, że to jest jednak dobra okazja, żeby wyciągnąć jakąś od Konopskiego kasę. Bo to zostało nagrane, to zostało wrzucone do internetu i jest to potwierdzone. Czemu Wardęga go bronił? Ja nie sądzę, żeby Wardęga bronił jego... No, wiesz, jeżeli ktoś prywatnie wysyła jakieś świńskie zdjęcia i teksty osobom, które są pełnoletnie, to jest jego sprawa, to nie powinniśmy w to wnikać. To mi się może nie podobać z różnych powodów i mi się może to wydawać obrzydliwe, ale to jest sprawa pewnej relacji między dwójką osób. I to powinno być prywatne i tyle. No serio, jeżeli coś się odbywa zgodnie z prawem, to naprawdę nie ma o czym mówić. No. Ja wiem, 15 lat to nadal dzieciak, ja to wiem. Ale to jest, wiecie, jeżeli coś jest zgodne z prawem, jeżeli uważamy, że to jest nie fair, to trzeba zmieniać prawo, nie? Ale nie ma co ludzi ścigać za to, że coś robią zgodnie z prawem. Może nam się to nie podobać, ja mówię, to nie podoba mi się to w ogóle. Te wszystkie jego teksty były obrzydliwe, paskudne były. Jak się urywał kontakt, kiedy dowiadywał się od dziewczyn o ich wieku. Ogólnie po aferze ludzie doszli do wniosku, że Leksiu zwyczajnie pisał dosyć dziwne rzeczy, jednak w żadnym wypadku nie robił nic nielegalnego. Afera ta przeistoczyła się w dramę między Wardęgą a Konopskim, gdzie oboje zarzucali sobie nawzajem Obaj! Oboje to dziewczyna i chłopiec. Obaj to chłopiec i chłopiec. Obie to ona i ona. Come on. Manipulacje, kłamstwa i hipokryzje, czyli typowa drama na polskim YouTubie. Sama drama była dosyć długa, jednak osobiście uważam ją za całkiem nudną. Definitywnie jednak nudna była. Wardęga. Konop po całej aferze z Leksiem bardzo mocno stracił w oczach internetu i przez długi czas musiał odbudowywać swoją pozycję. Do internetu wraca kolorowy vlog po około 10-letniej przerwie. On też był fajny, ten ziomek. I też go ludzie chyba zniechęcili do tworzenia treści. Też go strasznie napastowali. Jego chyba napastowali dlatego, że używał sprzętów Apple i to ludzi wkurwiało, bo wszyscy mieli Androida wtedy. Chyba za to dostał najbardziej po dupie. Nie za to? Kurde, jego tekst, dwa grosiki. To był taki sketch fajny. To oglądałem z 5 razy. A to przecież dzieciak był. Nie wiem o co chodziło. Kurde, o coś gorszego chodziło? Przestali go oglądać? Wydaje mi się, że go napastowali.
Bardzo mocno. Nie, naprawdę, nie pamiętam. Nie pamiętam pierwotnie, co się wydarzyło, bo tutaj 2022 rok, to się pewnie zaraz dowiemy. Ale wiem, że znacznie wcześniej coś tam, że on bardzo dużo zebrał widowni i znacznie wcześniej. Gdzieś w czasach, kiedy ja też byłem na samym początku. Rurki z kremem. No niestety, nic mi to nie mówi. No wybaczcie, nie wszystkie historie znam, albo nie wszystkie pamiętam. Za współpracę z jakąś firmą, tak? No, okej. Okay. Niegdyś był w topce YouTube'a, jednak przez przerwę musiał zaczynać praktycznie od zera. Śmiało może na... To jest Książulo? Jakby to jest on? What the fuck? Oh, shit! No to się wcale nie dziwię. No teraz zaczynam rozumieć. Nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem. No to kurde, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że wrócił i bardzo dobrze, że odnosi sukces. To jest chłop, który miał łeb na karku, nawet jak był dzieciakiem. Nie wiedziałem, to nie jest tak, że mi teraz zaskoczyło, po prostu dla mnie to jest odkrycie. Nazwać to najbardziej udanym powrotem w historii polskiego YouTube'a. Jego sekretem był bardzo dobry content, który zwyczajnie oglądało się dobrze. Po powrocie zmienił swoją nazwę na Książulo i zaczął tworzyć popularny wtedy content około kulinarny. Totalnie inaczej wygląda, ja muszę go posłuchać, żeby sobie uświadomić, czy to jest ten sam facet. On kurde miał naprawdę łeb na karku i też uważałem, że był pozytywny. I w kilka miesięcy stał się popularniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie, rok po powrocie, każdy jego film ogląda od kilkuset tysięcy do nawet miliona osób. Oj Wojtek nagrywa film, w którym testuje, ilu influencerów nagra reklamę produktu, który jest ewidentnym oszustwem. Prowokacja ta pokazała, że mimo nagłośnienia sytuacji skamów przez Revo, dalej znajdowali się ludzie, którzy bez zawahania reklamowali oszustwa, jeżeli dostaną za to wystarczająco dużo pieniędzy. Sam film odbił się szerokim echem i ogólnie wpłynął pozytywnie na całą branżę influencerów. Na kanale nie wiem, ale... To jest w ogóle ta akcja Oj Wojtka. Też mnie trochę zaskakuje, że naprawdę na YouTubie zarabia się niezłe pieniądze z samego AdSense'a. Ja nie wiem, po kiego grzyba ładować w takie gówniane współprace, które są zawsze ryzykowne. To jest po raz kolejny brakuje... Chciwość jest rzeczą, która jest zrozumiała i obecna w ludzkiej naturze, ale instynkt samozachowawczy też jest czymś, co powinno nam towarzyszyć. Jakby wiesz, że się pakujesz w gówno i że konsekwencje mogą być straszne, ale ludzie jakby zupełnie nie myślą perspektywicznie. Chciwy traci dwa razy. Nie mam pojęcia. To jest... Zaskakujące jest to. Może też... Nie wiem. Nie wejdziesz w cudze buty, to nie wiesz. A propos wkładek. Świadomie okazuje się obszerny, trwający prawie godzinę film na temat szkodliwości Nitra. Film odbija się szerokim echem, a niedługo później Nitro, jeden z największych twórców na platformie, zostaje zbanowany. No, to jest historia Nitra na YouTubie. Też jest ciekawa, bo to w ogóle ten film go totalnie rozwalił mu funkcjonowanie na YouTubie, ale jakoś sobie radzi. Czasami człowieka kara spotyka za grzechy przeszłości, kiedy już zaczyna się trochę zmieniać. Wydaje mi się, że Nitro, no nadal te jego treści bywają kontrowersyjne, ale to nijak się ma do tego, co robił w przeszłości. To, co on robi dzisiaj, jest no takie nie zawsze właściwe, ale nie jest już takie szkodliwe jak kiedyś. On kiedyś powinien dostać bana na YouTubie za to, co robił kiedyś i powinien dzisiaj wrócić jako normalny twórca, który tworzy treści takie, jakie tworzy. To, że go spotkała kara za grzechy z przeszłości, nie jestem fanem takich rozwiązań. I tyle. Nitro jedyne, co zmienił od tamtego czasu, to waga. Nie, nieprawda. Ja od czasu do czasu widzę shorty z jego komentarzy i uważam, że ma dużo całkiem sensownych przemyśleń. Nie podoba mi się to, w jaki sposób YouTube potraktował Nitra. Nie podoba mi się, że wtedy pozwolili mu działać w taki sposób i nie podoba mi się, że teraz zabraniają mu działać w taki sposób, w jaki działa. No ale tak to może jest. No może błędy przeszłości nas dopadają prędzej czy później. Stanowski nagrywa swoje dziennikarskie zero, w którym nawołuje do bojkotu Federacji MMA VIP przez ich powiązania z byłym gangsterem. Jako, że jest to gala Marcina Najmana, to oczywiście wychodzi z tego ogromne... No, to też był mocny materiał. Faktycznie takie pewną krytykę wychwalania... byłych środowisk przestępczych zaczął Stanowski w swoim materiale i bardzo dobrze, że to zrobił. Stanowski jednak ma kurde jaja. Dużo osób by się bało wracać do tego, odnosić do tego. Ale Stanowski, no dobrze, że Stanowski jest taki, jaki jest. No. Można go nie lubić za pewne rzeczy, za inne można go lubić, ale to jest na pewno potrzebny twórca. Internetowa przepychanka, a finalnie każdy sponsor zrywa współpracę z federacją. Nikt też nie chce jej zorganizować poza miastem Wieluń. Przy okazji czego odbyło się głośne wydarzenie, gdzie Stanowski osobiście pojechał do miasta, by przekonać burmistrza do rezygnacji z pomysłu. Proponował nawet pieniądze oraz organizacji kilku ciekawych wydarzeń dla mieszkańców. Burmistrz jednak został nieugięty, co nie wyszło mu na dobre, bo finalnie gala się nie odbyła po interwencji radnych Wielunia oraz wojewody łódzkiego.
Ostatecznie gala odbyła się w innym miejscu. Wydaje mi się, że ta rozmowa z tym burmistrzem nie do końca przebiegła tak, jakby Stanowski chciał, ale też po raz kolejny widać, jak ludzie czasami są odklejeni. W sensie ten burmistrz powinien wiedzieć, w jakiej sytuacji się znalazł. Ewidentnie to, co próbował zorganizować, było kiepskim pomysłem i wiele rzeczy za tym przemawiało, ale szedł w zaparte, bo być może nie jest przyzwyczajony do tego, że ktoś mu odmawia. Nie wiem, może ludzie, którzy zajmują jakieś stanowisko, może nawet w jakimś niewielkim mieście. Burmistrz też odklejony był. Ja mówię, przede wszystkim burmistrz był odklejony. Jakby musisz obserwować otoczenie i wiedzieć, ja nie wiem, to jest chyba, jest taka prawidłowość, że dzisiaj jak patrzymy z zewnątrz, ja też tak patrzę na to trochę z góry, patrzę na to z zewnątrz, widzę, jakie są konsekwencje, więc mogę to oceniać, że to był zły pomysł, że powinien być bardziej elastyczny ten burmistrz. Może gdybym był na jego miejscu, robiłbym dokładnie takie same głupoty. Jakby dużo, dużo łatwiej się obserwuje tego typu sprawy z dystansu i wtedy można je oceniać, ale kto wie, no może każdy z nas w tej sytuacji popełniałby dokładnie takie same błędy. Powinien odpuścić ten burmistrz, bo to ewidentnie była krzywa sprawa. Jednak przez brak sponsorów oraz zły PR była to ostatnia edycja tego wydarzenia. W sierpniu 2022 roku kończy się ekipa, jaką znaliśmy. Skład ostatecznie rozpada się i każdy idzie w swoją stronę. Freeze obecnie co prawda dalej używa nazwy ekipa, jednak dla większości osób ekipa skończyła się, kiedy oryginalny skład przestał istnieć. Przy okazji czego na jaw wychodzi wewnętrzny konflikt. Byli członkowie wydali oświadczenie, w którym chcieli rozwiązania ich umów. Obecnie właściwie dalej nie znamy wszystkich szczegółów, co się dokładnie stało za... To jest to też... Zawsze są konsekwencje. Jeżeli promujesz jakichś ludzi, robisz z nich gwiazdy, to potem oni zaczynają wierzyć, że są gwiazdami sami z siebie, no i walczą o to swoje gwiazdorstwo. No i się pojawiają konflikty i te umowy, zaczynają walczyć z tymi umowami. To jest, w Team X dokładnie to samo miało miejsce. A potem idziesz na swoje i dopiero pokazujesz, na co cię stać i czy jesteś wart uwagi swojej widowni. Czasami się okazuje, że jednak nie jesteś, że powstali ludzie, którzy zostali wypromowani przez ekipę, a bez tej ekipy nie są w stanie nic kompletnie dowieść. Nic nie znaczą, okazuje się, że wcale nie byli gwiazdami, tylko byli tacy, trochę udawali. A ekipa pozwoliła im wierzyć, że to udawanie jest prawdą. Za kulisami. W 2022 dochodzi do dwóch absurdalnych dram. Pierwszą będzie Krzysztof Gonciarz kontra miasto Starachowice. Otóż Gonciarz nagrał film... Ej, to była śmieszna drama w tych Starachowicach. O Jezu, znowu Gonciarz. Po raz kolejny Gonciarz robi coś, co mógłbym uznać za zabawne. Ja nie wiem. Jezus. W nowym mieście zatytułowany Nigdy tu nie wrócę. A sam film, jak można się domyślać, nie był zbyt pozytywny. Na film odpowiedział sam prezydent miasta, zapraszając go do ponownego zwiedzania. Zaproszenia jednak Gonciarz nie przyjął do dziś. Kolejną, nawet bardziej absurdalną dramą w tym roku była sprzeczka youtubera A więc oraz TVP. Otóż na TVP był program Motel Polska, którego założeniem miało być pozwolenie zwykłym ludziom skomentowanie otaczającej ich rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej. Problemem było jednak, że prawie wszyscy uczestnicy byli w jakiś sposób powiązani z partią rządzącą. Program mocno skrytykował A więc, na co o dziwo spotkał się z odpowiedzią w owym programie. Momenty A więc były często zmanipulowane lub wycięte z kontekstu. Przez... Kurde. Poziom twórcy zależy od tego, w jaki sposób reaguje na krytykę. I pewne rzeczy, jeżeli twórca jest doświadczony i ogarnia, po prostu się je ignoruje. Jeżeli ktoś ci zwróci uwagę i zwróci ci uwagę celnie, to jeżeli jesteś indywidualnym twórcą, warto wziąć to sobie do serca i zmienić swój content pod tym kątem. Ale próba odpowiadania na krytykę, która jest uzasadniona, próbując podważyć tę uzasadnioną krytykę, jest objawem słabego doświadczenia i kiepskiej samooceny, co się nie dziwię, że TVP odpowiedziało na ten materiał, robiąc sobie krzywdę ostatecznie. I można było wytknąć te błędy, które tam zostały popełnione. No ale to po raz kolejny pokazuje, że ludzie, którzy tworzą TVP, no to nie kumają pewnej rzeczywistości. Jakby dostali w swoje ręce telewizję publiczną, ale nie są w stanie myśleć jeszcze na taki, w taki... Nie są rozwinięci odpowiednio, nie mają doświadczeń, więc odpowiadają na taki materiał, szkodząc sobie ostatecznie. Co w finalnej odpowiedzi, a więc dał nawet na ekranie planszę, w której dał informację, że jego momenty przedstawione w TVP są zmanipulowane. Internet był definitywnie po stronie Awięca, film z jego odpowiedzią ma ponad 2 miliony wyświetleń. To jest wręcz taka sytuacja, kiedy telewizja próbuje zmanipulować twoją wypowiedź, to dzisiaj masz tyle świetnych narzędzi, żeby sobie z tym poradzić i żeby telewizję postawić w kiepskim świetle, że szok. I ludzie, którzy funkcjonują w telewizji, powinni doskonale sobie z tego zdawać sprawę. Ale już są tak bardzo przyzwyczajeni do manipulacji i uważają, że nikt nie ma sposobu na to, żeby wyrazić swoją opinię, że robią to w ogóle bezmyślnie. No już tak się nie da. Dzisiaj jest internet i jest na szczęście jeszcze okazja, żeby się wypowiedzieć. I są ludzie, którzy cię posłuchają.
W 2023 powstaje bardzo głośny projekt GOATS, stworzony przez 5 topowych influencerów. Jest... Ale to był content dla mnie. Prawda jest taka, że chyba moje to komentary takie powstało dzięki GOATSom i zawdzięcza mi bardzo dużo. Być może, a może nie. Nie mam pojęcia. Chyba był jeden z pierwszych programów, które zacząłem komentować. I się potem okazało, że jakoś ludzie lubią moje głupoty. Jest to kanał mocno inspirowany zagranicznymi sidemenami. Dzięki sprawdzonej formule kanał okazuje się ogromnym hitem. Każdy ich film zyskuje miliony wyświetleń, jednak obecnie przez niedawne kontrowersje przyszłość kanału jest niepewna. Krzysztof Stanowski na kanale sportowym robi obszerną analizę kariery Natalii Janoszek, pokazując w całej Polsce skalę kłamstw, jakich dopuściła się w trakcie swojej kariery, właściwie zmyślając ją w pełni. Główny film na ten temat ma prawie 3 godziny, a Stanowski poleciał nawet przy okazji tego materiału do Indii. Jest to kawał dobrego dziennika. To jest chyba jedyny materiał, którego nie skomentowałem. Uważałem, że 3 godziny to jest za dużo. Co on tam robił? On robił taki 1,5 godzinny chyba materiał? Gdzieś o tych czarodziejach? To sobie ten długi to też obejrzałem, ale ten taki 1,5 godziny to jeszcze skomentowałem, ale to już tutaj mi pary brakuje, a to 40 minut zaledwie trwa. Dziennikarskiego materiału i śmiało można ten film nazwać klasykiem YouTube'a, do którego widzowie będą wracać po latach, mimo że sam film ma dopiero 3 miesiące. Pojawia się projekt ustawy o platostreamach, który ma zwalczyć ten problem w polskim internecie. Same kary mają sięgać aż do 10 lat. Ustawa zabezpieczyła się nawet przed geniuszami, którzy chcieliby tłumaczyć patologię grą aktorską. Ostatecznie ustawa na dzień dzisiejszy nie weszła w życie, a sprawa ucichła. Blowek jako pierwszy YouTuber zdobywa 5 milionów subskrypcji. I samo kupuje klub piłkarski Orkan Jarosławiec. Nie wiedziałem, że Blowek jest teraz na topie YouTube'a? Myślałem, że Freeze chyba tam. Okej. No nie śledzę tam tych rejonów YouTube'a, zupełnie gdzieś tam mi umyka. Kto kupił? I samo kupił klub. Okej. Już wiemy, na co poszła kasa z Kidropa. No nie wiem na co poszła. Który od dłuższego czasu miał problemy finansowe i przekształca go w pompa Team Jarosławiec. Na początku lipca głośno w całej Polsce robi się o sprawie, gdzie metalowa skrzynia, która zawierała 100 tysięcy złotych oraz słodyczy, została zostawiona pod jednym z domów dziecka. Jak się okazało, była to część akcji Buddy, który rozdał łącznie 1 000 000 złotych. W trakcie tej akcji przykładowo rozdał 100 tysięcy złotych w paliwie na jednej stacji, przez co zakorkował całe miasto. Rozdawał też pieniądze. To jest takie... po angielsku jest... często się spotykam z taką frazą. Law of unintended consequences. Czyli prawo nieprzewidzianych konsekwencji. W języku polskim rzadko się spotykam z tym. I to właśnie zadziałało prawo nieprzewidzianych konsekwencji tutaj. Że intencje były dobre, zatankujemy ludzi za darmo, ale zakorkowaliśmy całe miasto przy okazji. Raczej tych nieszczęśliwych było więcej niż tych szczęśliwych. Więc tak to jest. No bo proszę Państwa, nowy fragment naszej rzeczywistości. Prawo nieprzewidzianych konsekwencji. Za wyjście z psami ze schroniska. Pytał też ludzi, czy subskrybują jego kanał i dawał im za to 10 tysięcy złotych. Niedawno też ogłosił największą do tej pory loterię na polskim YouTubie, bo do wygrania jest 7 samochodów o łącznych... Żeby wszystko było jasne, takie rzeczy się zdarzały w przeszłości i to nie jest tak, że żeśmy wymyślili coś nowego, tylko do tej pory to nie było nazywane tak bezpośrednio, a teraz jest nazywane bardzo często. W książkach często się zdarza mi poczytać o tym. Właściwie posłuchać, bo ja więcej słucham niż czytam, ale... ...tej wartości ponad 3 miliony złotych. Wybucha największa afera w historii polskiego internetu, Pandora Gate, w której głównym oskarżonym jest Stew, który razem z innymi youtuberami miał dopuszczać się niemoralnych czynów w przeszłości. Inni youtuberzy za to mieli o wszystkim wiedzieć i siedzieć cicho. Wszystko to nagłośnił Wardęga, a o sprawie relacjonowały największe media w kraju. Premier Mateusz Morawiecki prowadził live na Facebooku, w którym wypowiedział się o aferze. Minister Sprawiedliwości zorganizował specjalną konferencję prasową w tej sprawie. Ja tak myślę sobie, że Morawieckiemu to podczas przemówień ktoś powinien ręce zawiązać z tyłu, na plecach. To wtedy byłby dużo bardziej wiarygodny. To jego... Jakby te ręce były osobno. W sensie, jakby nie chodzi o to, że ja okazuję brak sympatii. Bo to nie ten. Ale te ręce zawsze odwracają moją uwagę. I podważają jego wiarygodność. To nie znaczy, że jest wiarygodny bez tych rąk, ale podejrzewam, że te ruchy rękoma to są lata szkoleń, bo jest taka sztuka wypowiedzi, ale u niego to nie działa. No niektórzy ludzie są stworzeni do pewnych rzeczy, inni nie są. Jak masz 1,50 m, to koszykarzem nie zostaniesz, nie? Jeżeli masz taką kontrolę nad rękoma, to raczej się nim nie posługuj podczas przemówień. Ale uważam, że byłoby wiarygodnie, gdyby trzymał ręce pod stołem. Znaczy, zależy co ogląda w trakcie. Ale generalnie lepiej trzymać ręce poza widokiem kamer. Konopski swoim filmem na ten temat pobił rekord polskiego YouTube'a, zdobywając 1 000 000 wyświetleń w 10 minut oraz prawie 9 w 24 godziny.
Nie chcę streszczać sprawy, bo zwyczajnie może być to krzywdzące z perspektywy czasu i właściwie nie wiadomo, jak sprawa się zakończy, bo prawne aspekty dopiero się zaczynają. Zainteresowanych jednak odsyłam m.in. do filmów Konopskiego oraz Wardęgi. Stanowski odchodzi z kanału sportowego. Przez komentarze byłych współpracowników wynika z tego afera, przy okazji której Stanowski opowiada, że nie... Wiecie co? Już trochę kończymy ten materiał, ale zauważam taką tendencję, że z każdym kolejnym rokiem tych ważnych wydarzeń w historii YouTube'a jest więcej. Że to był mocny rok, 2023, jeżeli ta tendencja się utrzyma, to w 2024 będziemy mieli niezły burdel na YouTubie. No, zobaczymy. Nie czuł się dobrze z tym, że to on w głównej mierze odpowiadał za sukces kanału, gdy cała reszta wspólników nawet nie starała się, a zarabiali tyle samo co on. Zdradził też kilka nieprzyjemnych, zakulisowych sytuacji, m.in. z Mateuszem Borkiem. Stanowski obecnie zapowiedział nowy kanał, który przed wrzuceniem pierwszego filmu miał 250 000 sub. Tam mroczne historie z Borkiem to były takie: stary, za każdym razem jak się nachlejesz, to mi mówisz, że mnie nienawidzisz, to czemu chcesz ze mną współpracować? To była taka główna historia. Jak ci ktoś pod wpływem alkoholu mówi, że cię nienawidzi. Jezu. Kanał ma wystartować w przyszłym roku. A to było ze Smokowskim? Naprawdę? To Smokowski go tak nienawidzi? Myślałem, że Borek. O, shit. No nie wiedziałem nawet. Myślałem, że Smokowski to taki neutral trochę. No dobra, no. I to wszystkie zebrane przeze mnie informacje w tym materiale. Tak jak wspomniałem już na początku, jeżeli zapomniałem o czymś według was istotnym, to zachęcam ponownie do zostawienia komentarza, by uzupełnić mój film. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No, to dobre było. Dobre było to doświadczenie. 2 godziny 10 minut, proszę państwa, zajęło nam to przyjrzenie tego materiału. Szymon to będzie pewnie musiał przemontować i pewnie za szybko to na YouTube nie trafi. This is bullshit. I'm fast fuckboy. Pewnie będzie skrócone też zresztą. Powinno być. Ale to fajny materiał. To Kostka to powinien co roku robić, taki zbiór dram. To nie był zbiór dram. To były najważniejsze momenty w historii polskiego YouTube'a. Okazuje się, to co wspomniałem na końcu materiału, że dużo rzeczy się wydarzyło w 2023 roku, ale też dużo tych rzeczy, które się w tym roku wydarzyły, w większości były dramami. Stąd ta moja pomyłka. Że być może, chyba jest tak, że te najważniejsze momenty w historii polskiego YouTube'a to jednak były największe dramy. Była kilka pozytywnych rzeczy, jak dużo drogobraża, ale w większości to były dramy jakieś. Jakieś ciężkie przeżycia. Więc jest jak jest. I lepiej nie będzie.